Przystępujemy, Wysoki Senacie, przystępujemy do rozpatrzenia punktu 18 porządku obrad. Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat działań i zatrzymań dokonanych przez policję podczas protestów w Warszawie w dniach 7-8 sierpnia bieżącego roku. Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pana ministra Macieja Wąsika, o zabranie głosu i przedstawienie informacji. Bardzo proszę, panie ministrze. Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo. 7 sierpnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, 9 Wydział Karny Odwoławczy, postanowił uwzględnić zażalenie prokuratora i zdecydował o zastosowaniu wobec Michała S. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Areszt tymczasowy został zastosowany do sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. To sygnatura postępowania 1DS-169/2020. I sprawa ta dotyczyła zdarzenia kryminalnego w Warszawie w dniu 27 czerwca 2020 roku przy ulicy Wilczej 30, gdzie działając wspólnie z innymi osobami, pan Michał S. dopuścił się gwałtownego zamachu na dwie inne osoby. W wyniku tego zamachu jedna z tych osób, Łukasz K., była popychana, szarpana, została przewrócona na chodnik. Osoba ta była zmuszona do określonego zachowania. Próbowano tej osobie zabrać telefon komórkowy. W wyniku tego zdarzenia pan Łukasz K. doznał obrażeń. Michał S. wraz z innymi osobami dokonał także zniszczenia mienia w postaci opon samochodowych, które zostały przebite nożem, plandeki samochodowej, która została pocięta nożem, urwanego lusterka i zniszczonej tablicy rejestracyjnej samochodu, którym poruszały się dwie osoby, które zostały na ulicy Wilczej zaatakowane. Tak jak mówię, było to zdarzenie klasycznie kryminalne. Postanowienie sądu z dnia 7 sierpnia zostało przekazane stronom. Z tego co wiem, na posiedzeniu aresztowym był pełnomocnik Michała S. O godzinie 16:40 to postanowienie sądu zostało dowieziony do Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji. Policjanci podjęli niezbędne czynności w celu ustalenia miejsca pobytu Michała S. Chciałbym dodać, że Sąd Okręgowy w Warszawie nadał swojemu postanowieniu klauzulę natychmiastowej wykonalności. W tym samym czasie, a w zasadzie troszeczkę później, o godzinie 17:15, policjanci ze służby patrolowej otrzymali zgłoszenie o zgromadzeniu, które miało miejsce przy zbiegu ulicy 3 Maja i ulicy Solec na warszawskim Powiślu przed siedzibą Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii. Policjanci oddziałów prewencji, którzy pojawili się na miejscu, o zgrozo spotkali się z przejawami agresji, tłumu. Było tam około 100-150 osób. Ja chciałem powiedzieć tak, to byli policjanci ze zwykłej służby patrolowej, którzy zostali tam skierowani przez dyżurnego, gdyż podejrzewano, że właśnie to stowarzyszenie, które było obiektem już jakichś tam incydentów, ataków, mogło zostać w jakiś sposób zaatakowane. I w zasadzie jechali, żeby zaprowadzić spokój i porządek w tym miejscu. Jakież było ich zdziwienie, kiedy zostali tak naprawdę zaatakowani przez osoby, które otaczały Michała S. i tam pan Michał S. też był obecny. Jak widać w materiałach publikowanych w mediach, pan Michał S., który zachowywał się prowokacyjnie, domagał się od policjantów z prewencji zatrzymania samego siebie, podburzając w ten sposób i tak agresywnie zachowującą się grupę. W teatralnym geście, wystawiając ręce, krzyczał, by założono mu kajdanki. Jednocześnie osoby towarzyszące Michałowi skandowały niezwykle wulgarne okrzyki pod adresem policji i wymiaru sprawiedliwości, w tym także sądu. Pozwoli pan marszałek, że nie będę cytował tych okrzyków. Natomiast jeżeli Wysoki Senat sobie zażyczy, jestem w stanie zacytować. Panie ministrze, raczy pan nie żartować.
sytuacji, której nie mam, jest przecież poważna. Wobec agresji tłumu policjanci, którzy przyjechali tam, wezwali posiłki. Wycofali się, wezwali posiłki. Jako że organizatorzy zgromadzenia, co było widać w mediach społecznościowych, prowadzili transmisję online, na miejscu pojawiały się coraz to nowe osoby, które uczestniczyły w tym zgromadzeniu na Solcu. W międzyczasie na tym miejscu na Solcu pojawiali się policjanci kryminalni, którzy no, nie mieli dużej trudności z ustaleniem miejsca pobytu Michała S., jako że brylował on w tym czasie w mediach społecznościowych podczas tej demonstracji. Niemniej jednak wobec niewielkich sił policyjnych i agresywnego tłumu nie zdecydowali się wykonać postanowienia sądu, co jest oczywiście w pełni zrozumiałe. Około godziny 18:55 zgromadzone osoby wraz z Michałem S. rozpoczęły przemarsz chodnikami w kierunku Kościoła Świętego Krzyża na krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Z informacji, które docierały do policjantów, okrzyków, rozmów, można było wywnioskować jednoznacznie, że te osoby udają się tam z zamiarem wtargnięcia i prawdopodobnie dewastacji miejsca kultu, dewastacji kościoła. Nawoływano między innymi do zrobienia demolki, rzucano hasło "Idziemy na Chrystusa". Informacje te zostały przekazane do dyżurnego, dzięki czemu Kościół Świętego Krzyża został zabezpieczony przez policjantów wezwanych tam pilnie na miejsce. Około godziny 19:20 na krakowskim Przedmieściu w okolicach pomnika Kopernika Michał S. wyszedł na czoło idącej grupy i wówczas został zatrzymany przez umundurowanego policjanta w asyście policjantów z Wydziału Kryminalnego KSP. Na widok zatrzymania Michała S. część osób z jego otoczenia zareagowała niebywałą agresją. Zaczęto szarpać i odpychać policjantów, próbując wymusić od nich odstąpienie od czynności, na które, przypomnę, Sąd Okręgowy w Warszawie nałożył klauzulę natychmiastowej wykonalności. Kiedy osobę zatrzymaną umieszczono w policyjnym samochodzie, tłum próbował otworzyć drzwi, kopano w karoserię, kilka osób skoczyło na dach, maskę i bagażnik, zerwano antenkę. Przez cały czas ubliżano policjantom wykonującym czynności. Pod adresem policjantów skandowano, proszę wybaczyć, ale mam te okrzyki tu zapisane, nie będę także ze względu na uszy Wysokiej Izby cytował. Niemniej były tam obelgi najwyższego sortu. Przypomnę tylko, że w zabezpieczeniu tego zdarzenia brały udział także policjantki, pod których adresem te obelgi były kierowane. Kierowano wobec policjantów także obraźliwe gesty. Prowokowano ich słownie. Kilkudziesięcioosobowa grupa uczestników z biegowiska usiadła i dookoła i przed samochodem, w którym znajdował się Michał S. jako osoba zatrzymana, blokując jego wyjazd. Około godziny 20 policjanci z prewencji, używając siły fizycznej, chwytów obezwładniających, usunęli osoby blokujące policyjny samochód, umożliwiając bezpieczny odjazd radiowozu do Komendy Stołecznej Policji celem sporządzenia stosownej dokumentacji, a następnie osadzenia osoby zatrzymanej zgodnie z decyzją Sądu Okręgowego w areszcie śledczym. Zbiegowisko na krakowskim Przedmieściu trwało nadal. W szczytowym momencie brało w nim udział między 800 a 1000 osób. Z przykrością muszę stwierdzić, że w agresywnym i wulgarnym tłumie przybywali posłowie. Pani Elżbieta Zielińska, pani Klaudia Jachira, pan Krzysztof Śmieszek, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i pani Małgorzata Filix. Przepraszam najmocniej, Magdalena Filix. Przepraszam za tę pomyłkę. Niektórzy parlamentarzyści utrudniali, wręcz uniemożliwiali przeprowadzenie wykonania czynności przez funkcjonariuszy. Zachowania te są przedmiotem dokładnej analizy i analiza ta zostanie przekazana po jej dokładnym zrobieniu przez Komendę Główną, przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, marszałkowi Sejmu, a jeżeli będą ku temu podstawy, prokuraturze celem przeprowadzenia stosownego postępowania. Około godziny 21:40 grupa około 100 osób przemieściła się jeszcze pod siedzibę KRP-1 na ulicę Wilcza w celu oczekiwania na wypuszczenie zatrzymanych. W trakcie prowadzonych działań 7
sierpnia i w nocy 7 na 8 policja dokonała zatrzymań 48 osób. 43 z nich przedstawiono zarzut czynnego udziału w zbiegowisku, dopuszczania się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie, działając publicznie bez powodu, okazując rażące lekceważenie dla porządku publicznego, to jest o czyn z artykułu 254, paragraf 1 kodeksu karnego. Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanych wszystkie te osoby zostały bezzwłocznie zwolnione. Dwóm zatrzymanym postawiono dodatkowo zarzuty naruszenie nietykalności cielesnej interweniujących funkcjonariuszy policji, to jest o czyn z paragrafu 222, z artykułu 222, paragraf 1 kodeksu karnego. Te osoby także przesłuchano w charakterze podejrzanych. Wobec nich prokuratura zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Dwóm osobom zatrzymanym przedstawiono także zarzuty, oprócz zarzuty uczestnictwa w zbiegowisku, uszkodzenia mienia w postaci nieoznakowanego radiowozu, to jest o czyn z artykułu 288 kodeksu karnego. Prokurator zastosował wobec nich także dozór policyjny 2 razy w tygodniu. Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego te osoby zostały zwolnione. Jedna osoba otrzymała zarzut utrudniania postępowania policjantom. Chciałbym podkreślić jedną rzecz, że wśród osób, które zostały zatrzymane, wśród tych 48 osób, dwie z nich zostały przez nasze służby zidentyfikowane jako osoby związane ze środowiskiem Antify, która to chociażby w Stanach Zjednoczonych, jak zapowiedział prezydent Trump, ma zostać wpisana na listę organizacji terrorystycznych. Chciałbym powiedzieć tak, że po tych wydarzeniach w sposób oczywisty kierownictwo resortu oceniło działania policji. Uważamy, że policja działała w pełni profesjonalnie i adekwatnie do sytuacji. Środki przymusu bezpośredniego zastosowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przekraczając w żaden sposób ich użycia. Chciałbym podkreślić, że używano tylko i wyłącznie siły fizycznej, chwytów w postaci wobec osób zatrzymanych używano kajdanek. Żadnych innych środków przymusu bezpośredniego nie stosowano. Chciałbym ocenić też w pewien sposób tę sytuację jako pewna manipulacja, bo w mojej ocenie organizatorzy tego zdarzenia, te osoby, które pojawiły się na początku na Solcu, chciały za wszelką cenę doprowadzić do sytuacji, żeby opinia publiczna oceniła tę sytuację, te zatrzymanie Michała S. jako działanie przeciwko jakiemuś środowisku. Działanie przeciwko pewnej ideologii, działaniu przeciwko działaczom LGBT. Tak jednak nie było. Trzeba to sobie stanowczo powiedzieć. Policja wykonywała postanowienie Sądu Okręgowego o klauzuli natychmiastowej wykonalności. Wykonała to działanie zgodnie z postanowieniem, profesjonalnie i postanowienie to zostało wydane w związku z przestępstwami kryminalnymi. Faktyczną przyczyną aresztowania była oczywiście zdarzenie kryminalne, które miało miejsce ponad miesiąc wcześniej na ulicy Wilczej i decyzja sądu w tej sprawie była jednoznaczna. Wysoki Sądzie, nie należy to do mnie, ale uzasadnienie decyzji sądu jest w tym zakresie. Wysoki Senacie oczywiście. Proszę pani senator wybaczyć, ale decyzja sądu, Wysoki Senacie jest w tym miejscu decydująca i jak gdyby nie pozostawia wątpliwości uzasadnienie tej decyzji. Chciałbym powiedzieć tak, że przynależność do żadnej mniejszości czy do żadnej większości nie może chronić przed odpowiedzialnością karną za popełniane czyny. Żadna przynależność do żadnej grupy nie może usprawiedliwiać agresji, nie może legitymizować hejtu, nie może
dawać prawa obrażania innych i nie może być swoistego immunitetu na społeczność LGBT. Bo w mojej ocenie pewne osoby, które skrywały się za tęczowymi sztandarami, oczekiwały immunitetu. Chciałbym podkreślić, że ja i mój rząd, w którym jestem, równość widzimy inaczej. To jest równość wobec prawa, bez względu na to, czy jest, ma się takie czy inne poglądy, czy ma się takie czy inne przekonania. I myślę, że ta równość w Polsce będzie egzekwowana. Chciałbym jeszcze powiedzieć jedno. W mojej ocenie bardzo ważne, bardzo ważną rzecz. Każdy, kto łamie prawo, kto podnosi rękę na polskiego policjanta, de facto podnosi rękę na państwo polskie. Każdy, kto obraża policjanta czy policjantkę na służbie, obraża majestat Rzeczpospolitej. Mam nadzieję, że Wysoki Senat zgodzi się z tym zdaniem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać pytania panu ministrowi? Zgłosili się na razie pan senator Krzysztof Kwiatkowski oraz pani marszałek Gabriela Morawska-Stanecka. Czy ktoś jeszcze? Pan senator? Dobrze, to ja bardzo proszę o podawanie mi kolejno i bardzo proszę pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego o zadanie pytania. Panie ministrze, pytam absolutnie nieintencjonalnie, dlatego w swoim pytaniu będę się posługiwał dokumentami urzędowymi, a mianowicie informacją z dokonanej wizytacji ze strony przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji i Tortur, który jest agendą Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. W dokumencie tym możemy przeczytać z przeprowadzonych wizytacji, bo przedstawiciele Krajowego Mechanizmu, czyli Biura Rzecznika, pytam o sprawę zatrzymań 48 osób 7 sierpnia. W dokumencie z wizytacji, bo przedstawiciele Biura Rzecznika przeprowadzili wizytację w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i w dokumencie tym możemy przeczytać, że z obserwacji przedstawicieli Biura Rzecznika czytamy w tej informacji, że wśród osób zatrzymanych były osoby, które nie uczestniczyły czynnie w zgromadzeniu na krakowskim przedmieściu, między innymi osoby, które wyszły ze sklepu lub wracały z zakupami, a część osób zatrzymanych posiadała widoczne obrażenia na ciele, które zostały udokumentowane przez przedstawicieli biura. Niektórzy zatrzymani wskazywali na nieadekwatność i nieproporcjonalność zastosowanych środków przymusu bezpośredniego, na przykład zakładanie kajdanek z tyłu w czasie transportu. Stąd moje pytanie, bo zawsze jednak ocena, którą pan zawarł, że działania policji w ocenie pana ministra były prawidłowe, jednak wymagają czasu. A tu mamy kolizję. Kolizję z tą relacją jednak przedstawicieli instytucji publicznej, jaką jest biuro rzecznika. I stąd moje pytanie, czy na pewno ta ocena została przeprowadzona w sposób wystarczająco pogłębiony, bo tak jak mówię, mamy do czynienia z kolizją tej informacji, którą pan przedstawił, z informacją, którą przedstawiło Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardzo dziękuję panie senatorze. Bardzo proszę pana ministra. Panie marszałku, Wysoki Senacie, no chciałbym powiedzieć tak, że komendant główny policji zajął się sprawą i polecił swoim funkcjonariuszom dogłębne sprawdzenie warunków, w jakim były przetrzymywane osoby zatrzymane, w tym, którym postawiono zarzuty. I ja już widzę w tym pytaniu, które pan stawia, jak gdyby no, pewne niekonsekwencje, bo zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą o środkach przymusu, no właśnie kajdanki zakłada się z tyłu, nie z przodu. Więc składanie skargi na to, że zostały kajdanki założone z tyłu, no jest jak gdyby bezzasadne. To już od razu widać. Ja zdaję sobie sprawę, że są to osoby, które uczestniczyły w zbiegowisku. Wszyscy widzieliśmy, jak to zbiegowisko wygląda. Wyobrażam sobie, że rzeczywiście obtarcia na skórka może mieć osoba, która weszła na policyjny radiowóz i nie chciała stamtąd zejść i policjanci używając siły fizycznej, no ściągali ją stamtąd. Owszem, siła fizyczna to jest środek przymusu bezpośredniego, który może powodować pewne obrażenia na ciele. Natomiast z informacji, które ja posiadam, no
żadna z tych osób nie stwierdziła, żadna z tych osób, panie senatorze, nie stwierdziła, że do tych obrażeń doszło na przykład na komisariacie. Owszem, podczas zdarzenia, kiedy stosowano siłę fizyczną, mogło zdarzyć się, że doszło do pewnych urazów, prawda, uszkodzeń ciała. Natomiast z tego, co wiem, każdy, kto potrzebował lekarza, dostał lekarza, jeżeli były takie sytuacje. Każdy, kto potrzebował prawnika, niezwłocznie, kiedy sytuacja na to pozwoliła, tego prawnika otrzymywał. Kiedy każdy, kto potrzebował zawiadomić osobę najbliższą, mógł zawiadomić osobę najbliższą w momencie, kiedy zgłosił taką potrzebę. Jeżeli ma pan inną wiedzę, czy Rzecznik Praw Obywatelskich ma inną wiedzę, to powinien ją skonsumować w postaci spowodowania głębszej kontroli. My będziemy jeszcze te sprawy oczywiście badać. Wiem, że są dokumenty w Komendzie Głównej i pozwoli pan, panie senatorze, że także na szczegółowie na pana pytanie odpowiemy na piśmie. Dobrze? Bardzo dziękuję, panie ministrze. Bardzo proszę o zadanie pytania panią marszałek Gabrielę Morawską-Stanecką. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie ministrze, ja będę czerpać informacje, które posiadam dokładnie z tych samych dokumentów, o których już mówił pan senator Krzysztof Kwiatkowski. I chciałam zapytać, dlaczego z relacji tych osób wynikało, i zresztą pan senator zadał to pytanie, były zatrzymywane osoby przypadkowo. Po drugie, chciałam zapytać, dlaczego osoby, które były zatrzymywane, były czasami przez północy wożone od komisariatu do komisariatu bez informacji, w którym komisariacie się znajdują. Kolejna rzecz, i tutaj akurat te informacje, które posiadamy, są sprzeczne z tym, co mówi pan minister, że te osoby miały natychmiast zapewnioną pomoc prawną. Nie tylko te osoby nie były informowane o podstawie prawnej zatrzymania, ponieważ policjanci bardzo często powoływali się na ustawę covidową. Dlatego chciałam o to zapytać. I druga rzecz, to właśnie interwencja posłów i posłanek powodowała, że ta pomoc prawna dotarła. I jeszcze kolejne moje pytanie, jak te osoby były traktowane na komisariatach, ponieważ tutaj docierają również bardzo niepokojące informacje na temat kontroli osobistych tych osób, na temat przeszukań i wulgarnych czasami odzywek ze strony policjantów. I chciałabym zapytać, w jaki sposób pan minister ma zamiar tą kwestię sprawdzić i ewentualnie wyciągnąć konsekwencje wobec tych policjantów, którzy się w taki sposób zachowywali. Na razie tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Bardzo proszę, panie ministrze. Pani marszałek, panie marszałku, Wysoka Izbo, pani marszałek, jeżeli ma pani jakieś dowody wskazujące na wulgarne odzywki policjantów, bardzo proszę je dostarczyć. Ja w materiałach, które widziałem, niezwykle dużo wulgarnych odzywek członków tego zbiegowiska. Niestety, także jedna z pań posłanek odzywała się niezwykle wulgarnie wobec policjanta i to ten materiał widziałem. Jeżeli jest jakiś materiał, o którym nie wiem, bardzo proszę dostarczyć. Policjant nie ma prawa odzywać się wulgarnie wobec osoby, wobec której podejmuje jakiekolwiek czynności. Nie mam żadnej wiedzy na temat takiej, żeby zatrzymywano osoby przypadkowe. Wręcz przeciwnie, rozmawialiśmy dzisiaj z komendantem głównym na ten temat i wydaje mi się, że policja bardzo w sposób precyzyjny zatrzymywała osoby, wręcz jak państwo widzieliście te zdjęcia z demolowania radiowozu policyjnego, tam więcej osób demolowało niż postawiono zarzuty. Postawiono zarzuty dwóm osobom, które na pewno zidentyfikowano. Nie mam żadnych przesłanek, żeby sądzić, że policja zatrzymywała osoby przypadkowe. Oczywiście osoba zatrzymana, której stawiane są zarzuty, ma prawo się bronić i ma prawo twierdzić, że była tam w sposób przypadkowy, że nic nie zrobiła. Jestem przekonany, że postępowanie prokuratorskie, czy dochodzenie, które jest prowadzone przez policję, udowodni winę wobec tych osób, które zostały zatrzymane, wobec tych, które oczywiście
jeżeli będzie taka sytuacja i one potrafią udowodnić, że są zatrzymane przypadkowo, mogą dochodzić swoich praw od policji. Ale nie mam żadnych przesłanek, żeby sądzić, żeby taka sytuacja miała miejsce. Nie wiem też także w tym momencie o żadnych tego typu sytuacjach przewożenia osób z komendy na komendę. Mogły się pewno takie zdarzyć ze względów logistycznych, organizacyjnych, dostępności procesowców, dostępności i zatrzymań. Tu kiwa głową komendant główny, że jeżeli takie sytuacje były, to wynikały one raczej z dużej ilości zatrzymań i małej pojemności izb, do policyjnych izb zatrzymań. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan senator Bosacki z wnioskiem formalnym. Panie marszałku, zgłaszam wniosek formalny, ponieważ mamy przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na sali, aby, ponieważ w kilku momentach senatorowie się odwoływali do raportu Biura RPO, a pan minister mówi, panie, że nie ma takiej wiedzy, abyśmy mogli wysłuchać tak, ale panie, panie senatorze, przedstawiciela w tej chwili. Ale panie senatorze, jest zgodnie, jak rozumiem, z procedurą, która została przygotowana, pan zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, pan Stanisław Trociuk, którego serdecznie witam, ma zabrać głos, jest przewidziane jego wystąpienie, jak również nieograniczona czasowo możliwość zadawania pytań panu Stanisławowi Trociukowi przez wszystkich senatorów. Jest to zapisane w naszym scenariuszu. I teraz chciałbym, żeby pan, jeżeli pan podtrzymuje swój wniosek, tak, to chciałbym, żeby pan go, ale sekundkę, to ja chciałbym go, zanim pan senator uzasadni, chciałbym, żeby pan go doprecyzował. Czy chodzi o to, aby pan minister, pan, w pana wniosku, przestał teraz odpowiadać na pytania, czy wstrzymał się ze swoją odpowiedzią na pytanie, bo ja będę musiał w tej sprawie zarządzić głosowanie. Pan ma tego oczywistą tak świadomość. Za chwilę będzie w związku z tym informuje głosowanie. Tylko chciałbym, żebyśmy wiedzieli, nad czym głosujemy. Czy głosujemy nad wniosek formalny nad tym, by teraz przerwał swoje wystąpienie pan minister spraw wewnętrznych i administracji i na jego miejsce zaczął występować pan Rzecznik Praw Obywatelskich? Bo ja składam kontrwniosek, który polega na tym, abyśmy mogli zgodnie ze scenariuszem, który został przygotowany za aprobatą marszałka Senatu, w momencie, w którym przewiduje, jak rozumiem, dotychczasowa też precedencja występujących, pan Rzecznik Praw Obywatelskich, co jest przewidziane, mógł wystąpić. Jeżeli pan podtrzymuje wniosek, byśmy teraz przerwali wystąpienie pana ministra i dali głos panu zastępcy rzecznika, to ja oczywiście nie mam, jak rozumiem, jeżeli jest to wniosek zgodny z prawem, to ja go oczywiście w tym momencie zaraz poddam pod głosowanie. Czy mogę uzasadnić ten właśnie wniosek, abyśmy w tym momencie z powodu rażących różnic faktycznych między stanem wiedzy pana ministra oraz raportem innego organu państwowego, czyli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, byśmy w tej chwili wysłuchali pana zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. I chcę to dla wszystkich panów senatorów i pań senatorek uzasadnić tym, co się działo na tej sali dwa miesiące temu, kiedy mieliśmy w podobnej sytuacji również w działalności czy działań policji wobec strajku przedsiębiorców, który niektórzy z nas oceniali jako brutalne, a inni jako uzasadnione. Mieliśmy dokładnie według takiego scenariusza, o którym mówi pan marszałek, występ pana ministra, a niestety pan minister potem już poszedł i osobno de facto rozmawialiśmy z panem zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich. Uważam, że dlatego, aby Senat mógł właściwie ocenić tą sytuację, dobrze jest w tej chwili wysłuchać stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękuję bardzo. Dobrze, ja w takim razie zarządzam teraz 4 minuty, 5 minut przerwy, aby senatorowie mogli, przepraszam pana ministra i bardzo proszę o zajęcie miejsca, a my za 5 minut przystąpimy do głosowania wniosku formalnego pana senatora Bosackiego. Ogłaszam 5 minut. Ale panie senatorze, ja przepraszam, w istocie kontrwniosek złożyłem również ja, ale nie mogę, panie senatorze, ponieważ dopóki będę marszałkiem, będę szanował regulamin. Pan senator Bosacki ma prawo złożyć taki wniosek. Pan i ja mamy prawo się z tym wnioskiem nie zgadzać, ale ja nie mam prawa nie poddać tego wniosku pod głosowanie. To jest tak proste, jak to, co teraz powiedziałem, i ogłaszam
po raz kolejny 5 minut przerwy. Ale rzecznik ma punkt, będzie przemawiał rzecznik. Wznawiam obrady. Po konsultacji w gronie prezydium Senatu doszliśmy do wniosku, że wniosek formalny pana senatora Bosackiego nie ma podstaw formalnych, regulaminowych. W związku z tym nie będzie głosowany. Ja, przepraszając pana ministra za to zamieszanie, proszę go o ponowne zajęcie miejsca i kontynuowanie
udzielania odpowiedzi na pytanie, które tym razem zada pani poseł Jolanta Hibner. Pani senator, przepraszam bardzo, wiele lat byliśmy posłami w Europarlamencie i w polskim Sejmie, stąd też ta pomyłka, za którą przepraszam. Pani senator Jolanta Hibner zada pytanie panu. Bardzo proszę, panie ministrze. Jeszcze raz pana przepraszam. Nie, nie, nie ma za co. Oczywiście to normalna procedura uzgadniania pewnych rzeczy. Panie marszałku, jeśli pan pozwoli, chciałbym skorzystać przy odpowiedzi z pomocy komendanta głównego policji, gdyby mógł tutaj usiąść. Chyba nie będzie żadnego problemu. Nie dzięki temu te odpowiedzi będą pełniejsze. Ale ja chcę pana też, ministra, zapewnić, bo trochę per analogiam do poprzedniej naszej tutaj, nazwijmy to, różnicy zdań, że pan komendant jest zapisany w naszym scenariuszu jako osoba zaproszona do zabrania głosu i również zaproszona do odpowiedzi na pytania pani, panów senatorów. Możemy tutaj. Ale bardzo proszę, to ja, jeżeli jest bardzo to miejsce, na którym żaden z senatorów nie będzie protestował, no to jak rozumiem, błagam, proszę nie czynić ze mnie Cerbera tych miejsc, bo się w tym będę czuł już wysoce niezręcznie. Bardzo proszę panią senator, aby zadała pytanie. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, pan wspomniał, że zniszczenie samochodu dokonane było miesiąc temu, że była przeprowadzona rozprawa i był tryb natychmiastowej wykonalności, jeśli chodzi o zatrzymanie. Dlaczego ta osoba nie została zatrzymana w tym trybie natychmiastowej wykonalności, tylko czekano, że tak powiem, jakiś tam czas? To jest moje jedno pytanie. Drugie sprawa taka, że ten samochód, który został zniszczony, rzeczywiście został zniszczony przez tam osoby też towarzyszące, miał zakaz poruszania się z takimi reklamami, hasłami. Dlaczego on nie został przez policję zatrzymany? Dlaczego takie rzeczy się dzieją? Dzisiaj na Tsarskiej Kępie był samochód, który również wzbudzał wiele niepokojów wśród mieszkańców. Mieszkańcy zatrzymali ten samochód, też go zniszczyli przez przemalowywanie napisów, które uważali, że ich niestety, ale to te napisy są prowokacją, a nie, że tak powiem, działaniem zgodnym z prawem. Czy w takim razie należy oczekiwać, że osoby, które tego dokonały, będą aresztowane dziś, bo takie mi pytania mieszkańcy zadają, to jest mieszkańcy Saskiej Kępy, czy ta półciężarówka zostanie, czy została zatrzymana, bo została odprowadzona syrenami policyjnymi w asyście policji. Więc ja chciałam się dowiedzieć, czy jeżeli jest tego typu zarzuty bardzo poważne, że dokonuje się zniszczeń przez mieszkańca czy mieszkańców, to chciałam się spytać, w jaki sposób jest działanie policji, żeby ta rzecz, która też powoduje niepokój społeczny, jako narzędzie niepokoju powinna być konsekwentnie zatrzymywana do dyspozycji policji, do wyjaśnień, do wszystkich rzeczy, a już jeżeli jest wyrok, że nie ma takiej prawa poruszać się taki obiekt po ulicy, to nie powinien w ogóle mieć szansy na wjechanie na tę ulicę. I dlatego ja się chciałam dopytać, w jaki sposób tutaj służby policyjne działają. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani senator. Bardzo proszę pana ministra. Panie marszałku, wysoki senacie, pani senator. Właśnie przed chwilą skonsultowałem się nawet z komendantem głównym w tej sprawie. Otóż jest wyrok przeciwny. Sąd orzekł, że samochód z tymi treściami może poruszać się, że to nie stanowi żadnej przeszkody. Taki jest stan naszej wiedzy. Jeżeli ta wiedza jest, pani senator, inna, proszę o dostarczenie wyroku sądu. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz. Powiedziała pani senator, że na Saskiej Kępie mieszkańcy zatrzymali ten samochód i pomalowali go sprayem. Otóż proszę mi uwierzyć, że to osoba, która została zatrzymana w nocy 7 na 8 za demolowanie właśnie autobusu, przepraszam, samochodu policyjnego, dokonała tego czynu dzisiaj. Z informacji, które posiadam, właściciel samochodu zstąpił od żądania ścigania. Ale to właśnie ta osoba, która siedziała na radiowozie policyjnym, dzisiaj dopuściła się pomalowania tego samochodu. To nie mieszkańcy. Oczywiście być może on tam mieszka. Być może on tam mieszka. Nie wykluczam, nie wiem tego. Ale to nie jest tak, że to spontaniczna akcja mieszkańców. To pewien aktywista, który już parę dni wcześniej otrzymał zarzuty. I ostatnia rzecz. No ja właśnie pani senator tłumaczyłem od początku. O 16.40
O 16:40 Komenda Stołeczna Policji otrzymała postanowienie sądu o nakazie zatrzymania w celu osadzenia w areszcie. Po dwóch godzinach ta osoba, dwóch godzinach, 20 minutach chyba, tak mi się wydaje, została, czy dobrze, trzech godzinach została osadzona w areszcie. Nie można było tego zrobić na Solcu, gdyż siły policyjne wobec osób, które tam były zgromadzone i tej agresji, były zbyt skromne. Policjanci oceniają tą sytuację na miejscu, tak ocenili, uznali, że mogą zatrzymać tę osobę pod kościołem, pod pomnikiem Kopernika, a tam doszło do tego zatrzymania. Zgodnie z postanowieniem sądu. Bardzo dziękuję państwu. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora Wadima Tyszkiewicza. Panie marszałku, panie ministrze, chciałbym, żeby pan skorygował i dopisał mnie do listy uczestników nielegalnego zgromadzenia, dlatego że nie byli tam tylko posłowie, ale był też senator. Był tam senator Wadim Tyszkiewicz. Ja tam byłem i wszystko widziałem. Byłem świadkiem tego zdarzenia i nie do końca zgadzam się z tą tezą i z tą wersją przedstawioną przez pana. Także brałem udział w nielegalnym zgromadzeniu. Znalazłem się tam przez przypadek, to jest inna sprawa, dlatego że spacerując z żoną i z córką po krakowskim przedmieściu, zobaczyłem z ogromną prędkością pędzące radiowozy pod kościół właśnie Świętego Krzyża, co mnie bardzo zastanawiało, czy rzeczywiście coś strasznego się tam wydarzyło, bo samochody jechały z ogromną prędkością, a krakowskie przedmieście jest pełne spacerowiczów i prosiłbym pana ministra i pana komendanta, żeby zwrócić uwagę, żeby przy uczestniczeniu w tego typu zdarzeniach, kiedy jeszcze nie było demonstrantów, te samochody stwarzały ogromne zagrożenie i całe szczęście, że się nic nie stało. Ja chciałbym zapytać, czy rzeczywiście, panie ministrze, krakowskie przedmieście jest najlepszym miejscem do zatrzymywania podejrzanych o przestępstwo, nawet jeżeli jest decyzja sądu. Pan twierdzi, że w ciągu trzech godzin zatrzymano, ale akurat w takim miejscu, w takich warunkach ja nie do końca się z tym zgadzam. I chciałem też zadać pytanie, czy chociażby słynne wieszanie na szubienicach portretów europarlamentarzystów, dlaczego się nie spotkało z podobną reakcją, jak reakcja, która miała miejsce podczas tego zdarzenia, które jest dzisiaj omawiane. Chciałem też zadać pytanie, czy rzeczywiście policjanci są szkoleni do tego, żeby do walki z tłumem, czy do pacyfikacji tego typu manifestacji, dlatego że z moich obserwacji wynikało, że działania są jak gdyby kontrolowane i przemyślane. Ja byłem świadkiem tego, jak pojedyncze osoby siedzące chociażby na ziemi, tak, które ja nie słyszałem, żeby skandowały, może byłem zbyt daleko, może rzeczywiście są nagrania, które pokazują, że były agresywne hasła w stosunku do policjantów, ale według mnie do policjantów, którzy zachowywali się bardzo agresywnie. Policjanci wyciągali z tłumu pojedyncze ofiary, bo tak ich nazwę, tak tych ludzi nazwę, otaczali je, zakładali kajdanki, przygniatali kolanem głowę czy szyję do ziemi i te zachowania policjantów były bardzo agresywne. Ja byłem tego świadkiem. Mam też nagrany filmik i też mogę, jeżeli trzeba będzie go pokazać. Ja też chciałem zwrócić uwagę panu ministrowi, że nie do końca spełnialiście swoją rolę, dlatego że skupiliście się na manifestantach z flagami tęczowymi, a nie zwracaliście uwagę na agresywnych kiboli, bo chyba tak ich nazwę, którzy też szykowali się do ataku na akurat swoich, nie wiem, przeciwników, jak ich nazwać, bo kibole chyba nie za bardzo też przepadają za tęczowymi flagami. I powiem szczerze, ja musiałem reagować i udało mi się zatrzymać czy zahamować atak kibola właśnie na tych demonstrantów, który miał przygotowany miotacz gazu i trochę narażając się przy proteście mojej żony, udało się tego człowieka zatrzymać. Zastąpiłem policję w tym miejscu, panie ministrze. Przypominam, że mamy minutę na zadawanie pytania. No dobrze, więc na tym chciałbym skończyć i chciałbym, żeby panu udzielił mi pytanie, czy ja też zostanę aresztowany.
dlatego że brałem udział w nielegalnym zgromadzeniu. Dziękuję. Bardzo proszę pana ministra o udzielenie odpowiedzi. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie senatorze, od początku. Krakowskie Przedmieście jest słabym miejscem do zatrzymań. I dlatego właśnie tam szło to zgromadzenie. No oczywiście, że tak. Po to, żeby zrobić awanturę. Po to, żeby nagrzać sprawę. Po to, żeby nagłościć. Po to, żeby opinia publiczna widziała. Po to, żeby pokazać, że jest się męczennikiem w imię tęczowej flagi. Dlatego szli z tęczowymi flagami. I można było powiedzieć całemu światu, zobaczcie, tęczowych biją w Warszawie. Tylko dlatego, że są tęczowymi. A panie senatorze, od zatrzymania dokonano w wyniku decyzji sądu wydanej w wyniku popełnienia czynu kryminalnego. Nikt nie był rozliczany z nielegalnego zgromadzenia. Dlatego pan, panie senatorze, może czuć się bezpieczny. Dziękuję bardzo panu, że jeśli pan zapobiegł jakiejś przejawowi agresji i powstrzymał pan kogoś, żeby wymierzał w swoim własnym imieniu sprawiedliwość. Na takie rzeczy nie ma zgody. Cieszę się, że pan był w tym miejscu. Może pan dać świadectwo, ale proszę mi uwierzyć, że ja obejrzałem wszystkie nagrania, które dostałem, które widziałem także w internecie, które dostałem od Komendy Głównej Policji. Nie znalazłem żadnego nagrania, w którym policjant, nie znalazłem takiego. Proszę mi takie znaleźć. Zachowuje się agresywnie. Obowiązkiem policjantów było użycie siły fizycznej wobec osób, które blokowały policyjny radiowóz, który była osoba zatrzymana. To był ich obowiązek. I powiem tak, gdyby były inne czasy, choćby 10 lat temu, jestem przekonany, że środki przymusu bezpośredniego byłyby inne w rzucie. Dużo bardziej dolegliwe. I powiem panu, że jestem pod wrażeniem cierpliwości policjantów wobec obelg, które rzucano pod ich adresem, wobec prowokacji, które były. Te prowokacje wszystkie widać w internecie. Można to wszystko zobaczyć. To są zwykli, prości ludzie, którzy służą Polsce, którzy ciężko pracują i byli obiektem olbrzymiego ataku, olbrzymiego hejtu. Wytrzymali tą sytuację. Bardzo im dziękuję za tę pracę, za to zaangażowanie. Bardzo dziękuję za to polskiej policji. Panie senatorze, jestem przekonany, że gdyby poznał pan wszystkie materiały, podzieliłby pan moje zdanie. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora Jerzego Czerwińskiego. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, na wstępie chciałem podziękować za profesjonalizm, spokój i po prostu dobrą pracę policji w zakresie, który tutaj omawiamy. Ale płacą za podpowiadanie. Mam pytanie może bardziej natury bardziej ogólnej, a mianowicie pan Michał S. pojawia się już w kilku miejscach, które były prowadzone takie, a nie inne akcje sprzeczne z prawem. Czy nie uważał pan, że nie, mam to pewne poczucie bezkarności, nie wiem, jakiejś misji, akcji jest tutaj decydujące i że nie należałoby wcześniej interweniować już przy naruszaniu uczuć religijnych, na przykład przy nakładaniu tęczowych flag na pomniki. Czy po prostu zbyt duże opóźnienie czasowe tutaj nie spowodowało, że to rozzuchwala ta bezkarność? A to niestety prowadzi też do ujemnych skutków dla osoby, która w ten sposób się zachowuje, bo czując się bezkarna, wchodzi pod coraz ostrzejsze paragrafy czy to kodeksu wykroczeń, czy kodeksu karnego. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie marszałku, panie senatorze, Wysoki Senacie. No, nie zgodzę się z panem senatorem, że ta osoba pozostaje bezkarna, bo ta osoba została zatrzymana przez policję właśnie za bezczeszczenie miejsca kultu, za naruszanie uczuć religijnych, za zawieszanie, zaniszczenie pomników i postawiono jej zarzuty. Niemniej jednak no nie było w tej sprawie podstaw do tego, żeby stosować środek zapobiegawczy daleko idący, czyli niewolnościowy. W drugiej sprawie, która jest sprawą z punktu widzenia kryminalnego poważniejsza, no sąd podjął inną decyzję. I ja chciałbym podkreślić, że nie znam sprawy, w której uczestniczyłby pan Michał S. i organy ścigania nie podjęłyby w tej sprawie stosownego działania. W mojej ocenie działania te są adekwatne zarówno w stosunku
jeśli chodzi o tą sprawę samochodu na ulicy Wilczej i ataku na dwóch aktywistów pro-life, jak i tej sprawie dotyczącej pomników. Oczywiście rozumiem, jaka jest intencja pana senatora. Jest to kwestia słynnych rozbitych szyb. No nie można pozwolić na pierwszą rozbitą szybę, bo za chwilę będzie ich rozbitych 100. I proszę mi tu, proszę przyjąć taką deklarację, że w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, a także myślę, że komendanta głównego policji, mogę Wysoki Senat zapewnić, że właśnie te rozbite szyby będą ścigane. Tak, żeby nie doprowadzić do sytuacji, żeby chuligani czy osoby tej czy innej maści rozuchwaliły się i mogły, poczuły, że mogą popełniać przestępstwa kryminalne tak, jak im się to żywie podoba. To na pewno będziemy tu mocno na te sprawy patrzeć i mocno dbać. Jeszcze raz chciałem podziękować policji za te działania, które nie były łatwe. Dziękuję, dziękuję bardzo, panie ministrze. Nie widzę innych senatorów. Bardzo proszę, pani senator. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Szanowny panie ministrze, chciałam zadać panu takie pytanie w związku z informacjami, które pan przekazał, a dotyczącymi obrazy uczuć poprzez zawieszanie na pomnikach flag w kolorach tęczy. Czy wie pan, że znany niderlandzki malarz Hans Memling na tryptyku Sąd Ostateczny ukazał również Jezusa Chrystusa na tle tęczy? I to nigdy nikomu nie przyszło do głowy, żeby obrażało czyjeś uczucia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani senator. Bardzo proszę pana ministra. Tęcza to także bardzo znak proszę. Przymierza. Zdaję sobie sprawę z tego. Niemniej jednak zawieszenie na figurze Chrystusa flagi tęczowej, zawieszenie na twarzy Chrystusa maseczki ze znakiem anarchistycznym moje uczucia religijne, pani senator, obraża. Z tego, co wiem, jeden z parlamentarzystów złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w tej sprawie i organy ścigania zadziałały tak, jak zadziałały. Ja chciałem podkreślić, że te przepisy, które policja stosuje, które prokuratura stosuje, to są przepisy wprowadzone bardzo dawno w państwie polskim. To jest kodeks karny z 97 roku. To nie są wymyślone covidowskie przepisy, które możecie zaatakować, że o, wprowadzono. To są stabilne przepisy kodeksu karnego funkcjonujące od dawna i wiedza na ich temat musiała być bardzo szeroka. I tęcza na figurze Chrystusa za moje uczucia religijne, panie senator, obraża. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to informuję, że pan minister, jak rozumiem, potwierdza, że zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane tak. przez pana senatora Kwiatkowskiego. Tak jest. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu komendanta głównego policji, pana Jarosława Szymczyka. Czy pan komendant chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, panie komendancie. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, ja nie kryję tego, że po raz pierwszy mam zaszczyt znaleźć się na sali plenarnej Senatu i jak przyszedłem tutaj i usłyszałem tę wymianę uwag na temat doświadczenia, to moje jest całkowicie zerowe i za ewentualne niedogodności, niedopowiedzenia czy niewłaściwe zachowania z góry przepraszam. Ale też korzystając z tej okazji, że jestem tutaj jako szef blisko 100 tysięcy obecnie służących funkcjonariuszy polskiej policji, 25 tysięcy pracowników tejże formacji, nie wyobrażam sobie, abym nie powiedział kilku słów w związku z tym, co wydarzyło się w przestrzeni przede wszystkim medialnej, ale również i politycznej po wydarzeniach z 7 lipca. Ja mam ten ogromny komfort dzisiaj, że noszę ten mundur z wielką dumą od 30 lat. Od 4,5 roku mam zaszczyt kierować tą formacją. I
Przez te 4,5 roku jedną z filozofii, które staram się wprowadzić i którą powtarzam na każdej odprawie, przy każdej okazji, przy każdym spotkaniu z policjantami, mówię wprost, że nie ma znaczenia w sytuacji, gdy ktoś łamie prawo, jaką flagę ze sobą niesie, w jakich barwach na szyi nosi szalik, albo jaką legitymację nosi w kieszeni. To nie ma żadnego znaczenia, bo wobec prawa wszyscy są równi. I to jest jedna z fundamentalnych zasad, które przez ponad 4 lata staram się przekazywać moim ludziom. Natomiast druga, która też bardzo dla mnie istotna, zawsze powtarzałem z perspektywy doświadczeń naszego kraju w czasach komunizmu i czasach funkcjonowania milicji obywatelskiej, i w żaden sposób nie chcę oceniać milicjantów, wielu znam, wielu szanuję, w jaki sposób właśnie traktowano ludzi na różnego rodzaju wolnościowych zgromadzeniach, ale także przez pryzmat tego, że uważam to za jedną z największych i najbardziej wartościowych, najważniejszych wartości demokracji, zawsze powtarzałem policjantom, że trzeba zrobić wszystko, absolutnie wszystko, aby bez względu na to, kto jakie wartości prezentuje i demonstruje, jakie wyraża poglądy, to jeśli to zgromadzenie jest legalne, to my musimy zrobić wszystko, żeby ci uczestnicy tego legalnego zgromadzenia mogli je przeprowadzić. I mogę podawać całą masę przykładów, również dotyczącą środowiska LGBT, o które bardzo się troszczyliśmy w czasie zmasowanych nawet ataków, chociażby przed czy w trakcie trwania kampanii wyborczej do parlamentu, kiedy co tydzień mieliśmy po kilka parad równości w kraju. Kiedy przypominamy sobie sytuację zdecydowanych działań polskiej policji chroniących uczestników zgromadzenia w Lublinie, w Białymstoku, czy zatrzymania bardzo niebezpiecznego przestępcy, który z nożami ruszył na uczestników tego zgromadzenia we Wrocławiu. I nigdy nikt z nas i z tych ludzi, którzy noszą policyjne mundury, nie miał wątpliwości co do tego, że tym ludziom należy zapewnić bezpieczeństwo. Bo oni mają prawo demonstrować i mają prawo się gromadzić. I zawsze prosiłem o to, abyśmy wytrzymywali ciśnienie i abyśmy robili wszystko, żeby ludzie mogli bezpiecznie i spokojnie demonstrować. I przez długi czas słyszałem od policjantów, że to jest dobry kierunek, że warto to robić. Niestety po 7 sierpnia od policjantów słyszę zupełnie inne uwagi. Panie komendancie, co jeszcze musimy znieść? Co jeszcze musimy wytrzymać? Skoro się nas szarpie, skoro się nas wyzywa, skoro się na nas pluje, a my zatrzymujemy tych, którzy to robią, a i tak ponosimy tego konsekwencje. Szanowni Państwo, to tak nie może być. Ci ludzie zakładają mundury. Jeżdżą szybko radiowozami, tak, bardzo szybko jeżdżą, po to, żeby ratować ludzkie życie, narażając bardzo często własne. Wszystkich Państwa zapraszam serdecznie do Komendy Głównej Policji na Puławską. Tam na drugim piętrze jest tablica pamięci. 122 nazwiska moich koleżanek i kolegów, którzy do końca wypełnili rotę policyjnego ślubowania, oddając swoje życie na służbie. I oby już nie było tam nigdy ani jednego nazwiska więcej. Ale szanowni Państwo, szanujmy tych ludzi. Szanujmy tych ludzi. Bo oni 7 sierpnia też dbali o bezpieczeństwo. Oni wykonywali swoje zadania po to, żeby również chronić tych, którzy krakowskim przedmieściem wtedy spacerowali i którzy byli narażeni na tę agresję, której niespotykany od dawna poziom obserwowaliśmy w samym centrum Warszawy. Tak, mam na to dowody. Mam całą masę materiału filmowego, które mogę Państwu przedstawić i który trafi do prokuratury i który, wierzę, pozwoli na to, że po zakończeniu prawomocnym tych postępowań nikt z Państwa nie powie, że wśród osób zatrzymanych były osoby przypadkowe. Jakoś w żadnym depozycie nie było żadnych zakupów, szanowni Państwo. Słynny już obywatel Włoch, który został zatrzymany, nie miał przy sobie żadnych zakupów. Miał plecak z laptopem. I on usłyszał zarzut nie tylko z artykułu dotyczącego udziału w zbiegowisku, w nielegalnym zbiegowisku. On usłyszał też zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji. To również mamy materiał dowodowy na to, szanowni Państwo. Ja tylko proszę, opierajmy się o prawdę,
bo wtedy będzie nam wszystkim łatwiej. I też podzielę się z Państwem taką moją osobistą refleksją z tych 30 lat mojej służby. Ja z różnych perspektyw oglądałem tego typu spotkania na komisjach sejmowych, na sali plenarnej w Sejmie. Dzisiaj po raz pierwszy oglądam to bezpośrednio tutaj w Senacie, ale powiem Państwu, że niezależnie od tego, jaka była konfiguracja w ławach sejmowych czy w ławach senackich, to zawsze z jednej strony był atak na policję, z drugiej strony była obrona. Tylko że często te osoby na przestrzeni tych lat się zmieniały. A ci policjanci cały czas są, oni cały czas służą. I zapewniam Was, że oni mają wystarczająco dużo stresu i niebezpieczeństw w tej codziennej służby, żeby jeszcze dokładać im tego stresu i tego obarczania i obciążenia odpowiedzialnością tak naprawdę za agresję innych ze strony różnych przekazów, które się pojawiły. Ja proszę Was tylko jedno. O szacunek dla moich ludzi, bo to są fantastyczni ludzie, którzy codziennie służą Wam, Waszym najbliższym i zapewniam, że zawsze możecie na nas liczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Komendancie. Dziękuję bardzo, Panie Komendancie. Chcę Pana zapewnić, bo wypowiedział Pan piękne słowa, że choćby w poprzedniej kadencji mieliśmy, wielu z nas miało możliwość pokazania szacunku dla Pana kolegów, tych, którzy służyli wolnej Polsce wiele lat, narażali swoje życie jako policjanci Rzeczpospolitej, jak którym obecna władza odebrała emerytury. O tych policjantach zawsze myślę, kiedy myślę o bohaterach, tych cichych bohaterach, ludziom, którzy dzisiaj nie mają emerytur, tylko dlatego, że kiedyś nosili mundur Milicji Obywatelskiej, o którym dzisiaj Pan się z szacunkiem wypowiedział, za co Panu dziękuję. Pan marszałek przemawia. Za co Panu dziękuję. Chciałem bardzo by zapytać Panów senatorów i Pań senatorek, jak mnie mam poprawnie, teraz się wypowiedziałem, czy są jakieś pytania do Pana Komendanta? Bardzo proszę, Pan Senator Klich. Czy Pan Komendant mógłby wrócić do mikrofonu, bo będę prosił o odpowiedź? Oczywiście, że tak. To jest pewna dowolność. Natomiast dziękuję za tę informację z pana strony, bo ona pozwala na to, żeby zadać Panu dwa pytania. Po pierwsze, chciałem się dowiedzieć o tym, czy Pan osobiście wydawał jakieś polecenia 7 sierpnia tego roku policjantom na krakowskim przedmieściu, bo no, takie informacje do nas docierają, poparte także materiałem zdjęciowym o tym, że tak rzeczywiście było. Ta interwencja policji dzieliła się na dwie części 7 sierpnia, na część, nazwijmy to, tradycyjną i część zupełnie nową, kiedy policja działała w sposób bardzo brutalny. Bardzo brutalny, ja o tym będę mówił w swoim wystąpieniu. I to było połączone z pojawieniem się tam osoby, która wydała im, policjantom, polecenia, po czym doszło do tej zmiany jakby postępowania, zachowania się policji. Więc ponawiam pytanie, czy Pan był na krakowskim przedmieściu 7 i czy Pan wydawał jakieś polecenia interweniującym policjantom? Po drugie, materiał filmowy, który znajduje się na mediach społecznościowych, w związku z tym dostępny jest dla każdego, pokazuje, że policjanci, którzy uczestniczyli w tej interwencji, byli młodsi, aniżeli policjanci biorący udział w rozmaitych interwencjach w latach ubiegłych. Nawet nie w latach ubiegłych, nawet jeszcze w tym roku. Chciałem się dowiedzieć o tym, czy ci policjanci, którzy interweniowali, a interweniowali inaczej, aniżeli doświadczeni policjanci, byli policjantami, którzy poza szkołą przeszli i mieli jakieś doświadczenie w zakresie interwencji w przestrzeni publicznej w stosunku do zgromadzonych, czy też nie mieli. Chciałbym Pana tak naprawdę zapytać o średnią wieku, ale wiem o tym, że nie może Pan na to odpowiedzieć od razu, więc o średnią wieku interwencji interweniujących policjantów poproszę, aby udzielił Pan odpowiedzi na piśmie. Ale w szczególności interesuje mnie odpowiedź na pierwsze pytanie. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Czy pan komendant będzie? Bardzo proszę, oczywiście, że może pan stamtąd odpowiadać.
Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowny panie senatorze. Nie, ani przez chwilę nie było mnie na krakowskim przedmieściu i również nie wydawałem ani jednego polecenia w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Tryb dowodzenia zakłada w policji zupełnie inne schematy. Jest wyznaczany niezwłocznie dowódca operacji i tylko i wyłącznie on podejmuje działania. Natomiast, panie senatorze, faktycznie można było odnieść wrażenie, że ta interwencja składała się z dwóch części. Ja postaram się krótko wytłumaczyć dlaczego. Mianowicie to, o czym wspominał na początku swojego wystąpienia pan minister Wąsik, policjanci, którzy przyjechali na interwencję na ulicę Solec, przyjechali, to byli zwykli policjanci pełniący służbę patrolową i zgłoszenie, które otrzymała policja, wskazywało na to, że coś tam niepokojącego się dzieje pod, kampania przeciwko pod siedzibą kampanii przeciwko homofobii. I kiedy zobaczyli, jaka tam jest grupa, jaka jest agresja, zaczęli ściągać kolejne posiłki. Dodatkowe siły z całej Warszawy zjeżdżały się tak naprawdę, odsłaniając te tereny, w których pełniły, bo prawda jest taka, że to zgromadzenie w żaden sposób nie było wcześniej zgłoszone, co też skutkowało tym, że my nie byliśmy przygotowani do zabezpieczenia tego zgromadzenia, o czym może dobitnie świadczyć fakt, panie senatorze, że z reguły do tego typu zabezpieczeń są kierowani policjanci oddziałów prewencji, którzy są przeszkoleni, przygotowani do tego typu zabezpieczeń. Natomiast tutaj po prostu z uwagi na agresję osób, które pojawiły się na Solcu, a później przeszły na krakowskie przedmieście, podjęto działanie o skierowaniu tam wszystkich dostępnych w tym momencie w Warszawie sił. Dodatkowo ogłoszono alarm właśnie w oddziale prewencji, ogłoszono też alarm dla nieetatowych pododdziałów prewencji, czyli dla policjantów z innych komend rejonowych, i te siły sukcesywnie dojeżdżały, dlatego jechały szybko na sygnałach, ponieważ byli zagrożeni policjanci. Policjanci prosili o wsparcie, bo uważali, że siły, którymi dysponują dowódcy, są zbyt nikłe. Stąd też przyjeżdżały kolejne załogi radiowozów i kolejni policjanci. Stąd też taki był przebieg tego całego zabezpieczenia. Chciałbym jeszcze wrócić do kwestii brutalności, no bo ja naprawdę nie wiem, co rozumieć przez pojęcie brutalności, bo jeżeli patrzymy na obrazki, gdzie policjanci stosują chwyty obezwładniające, to ja chcę podkreślić, że te chwyty obezwładniające, które stosowali policjanci na krakowskim przedmieściu, to jest standard, którego uczy się każdy policjant na szkoleniu podstawowym, czyli obezwładnianie w pozycji leżącej, ona wtedy jest najbezpieczniejsza i dla osoby zatrzymywanej, i dla osoby zatrzymującej, a także obcisk karku, nie mylić z uciskiem na szyję, bo to jest kategorycznie zabronione, który powoduje najbezpieczniejszą formę unicestwienia osoby zatrzymywanej i agresywnej. W tego typu sytuacjach. No przepraszam, faktycznie bardzo niefortunne sformułowanie, przepraszam. Po prostu obezwładnienia osoby agresywnej. W tego typu sytuacjach może dochodzić do otarć na skórka, na twarzy, na rękach, na nogach. Stąd też to, że osoby miały obrażenia, absolutnie tego nie negujemy. Mogły te obrażenia właśnie w czasie tych interwencji i tych zatrzymań powstać. Chyba tyle. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Aha, tutaj. Pan senator Wadim Tyszkiewicz. Proszę bardzo. Panie komendancie, naprawdę pięknie pan mówił o misji policji. Z wieloma słowami się zgadzam, dlatego że też przez wiele lat współpracowałem z policją i bardzo cenię pracę policjantów, z którymi w samorządzie współpracujemy na co dzień. Powiedział pan też pięknie o tym, że nie ma znaczenia, kto łamie prawo, że wobec prawa wszyscy są równi, więc ja powtórzę pytanie, które skierowałem do pana ministra, a pan minister mi nie odpowiedział. Dlaczego chroniliście uczestników happeningu wieszania na szubienicach portretów ludzi? Na szubienicach portretów ludzi w Katowicach? Wtedy policja raczej chroniła sprawców
dla mnie oczywistego przestępstwa, a tutaj zachowaliście się dosyć radykalnie w stosunku do ludzi niosących tęczowe flagi. I jeszcze jedno pytanie, panie komendancie, na czym polegała agresja manifestantów, ale uwaga, przed krakowskim przedmieściem, przedmieściem, bo kiedy już policja zaczęła wyciągać ludzi z tłumu, czy tego człowieka, który tam, nie pamiętam jak się nazywa, Margot, nieważne, to zanim ta grupa ludzi doszła na krakowskie przedmieście, na czym polegała jej agresja? Czy ci ludzie atakowali kogoś, czy tylko wykrzykiwali jakieś hasła? Bo wiele słów tu padło na temat agresji. I na koniec, nie zgadzam się, panie komendancie, że policjanci jechali po to, żeby ratować ludzkie życie. Od momentu, kiedy z ogromną prędkością radiowozy wjeżdżały po kolei pod kościół Świętego Krzyża, minęło 15 minut, później spokojnie sobie z tych samochodów policjanci wychodzili, ustawiali szyk, więc proszę tak na przyszłość zwrócić uwagę, żeby w miejscach publicznych, gdzie jest mnóstwo spacerowiczów, kiedy nie ma zagrożenia życia, żeby jednak troszkę zwolnić i dbać o życie też innych ludzi, a nie na sygnale z ogromną prędkością jechać po krakowskim przedmieściu, nie dla ratowania życia. Więc proszę o odpowiedzi na te moje pytania. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani komendant. Panie marszałku, Wysoka Izba, panie senatorze. Sytuacja z Katowic, a więc wieszanie zdjęć europarlamentarzystów na symbolicznych szubienicach w mojej ocenie skandaliczne, ale absolutnie nie zgadzam się z zarzutem, że chroniliśmy i nic nie robiliśmy. Te wszystkie osoby zostały wylegitymowane, całe zajście zostało zarejestrowane, został zebrany materiał dowodowy, a całość materiałów przekazana do prokuratury. Owszem, nie było fizycznej interwencji wobec osób, ponieważ też nie było agresji ze strony tych osób. Natomiast czynności związane z udokumentowaniem podejrzenia popełnienia przestępstwa i ustaleniem sprawców, którzy się tego czynu dopuściły, zostały w pełni profesjonalnie zrealizowane i przekazane do właściwego organu, jakim jest prokuratura. Jeśli chodzi o te zmotoryzowane kolumny, panie senatorze, no pozwólmy jednak policjantom decydować o tym, kiedy używać sygnałów uprzywilejowania, kiedy się przemieszczać w kolumnie uprzywilejowanej. To jednak oni wiedzą zdecydowanie lepiej niż my z punktu widzenia przechodnia czy nawet komendanta głównego policji. Natomiast agresja na trasie przejścia z ulicy Solec na ulicę Krakowskiej Przedmieście przejawiała się przede wszystkim no, skandalicznie wulgarnymi okrzykami, wyzywaniem policjantów, sądu i wielu innych instytucji, opluwaniem policjantów. Generalnie ta postawa wskazywała na to, że ta agresja narasta, ilość osób, które dołączały do grupy, też cały czas ta grupa, jej liczebność rosła, stąd też decyzje dowódców o zwiększeniu, konieczności zwiększenia sił do zapewnienia porządku, tym bardziej, że padały hasła z tłumu, że no też nie cytując, kierują się w stronę kościoła Bazyliki Świętego Krzyża celem no, dewastacji i celem niszczenia miejsca kultu. I to były podstawy do podjęcia przez dowódcę działań o zwiększeniu sił policyjnych. Dziękuję. Pan senator Rafał Ślusarz zadaje pytanie. Panie marszałku, Wysoki Senacie. Tak, proszę bardzo, panie senatorze, słyszymy. Dziękuję bardzo. No, na początek chciałem skorygować taką informację, którą prowadzący obrady przed panem, pan marszałek Kamiński podał, że zabrano emeryturę milicjantom. No nie ma chyba żadnego milicjanta w Polsce emerytowanego, który nie brałby emerytury, zabrano przywileje. Natomiast ja, podobnie jak pan senator Tyszkiewicz, byłem na krakowskim przedmieściu. Wrażenia mam podrębne. No nie widziałem pana senatora Tyszkiewicza, ale wierzę, że również był. Wrażenie panowania przez policję
nad jednak bardzo agresywnym zgromadzeniem demonstrantów i separowaniem tłumu spokojnych spacerowiczów od tych agresywnych demonstrantów no, zwracało uwagę jako no, niezwykła umiejętność i bardzo kompetentnie zaplanowany jakiś proces działań policji. Za to policji serdecznie dziękuję, ponieważ spacerowicze również z dziećmi mogli się czuć bezpiecznie. Ta grupa była bardzo oddzielona. No, mógłbym powiedzieć, ale nie będę cytował tak jak pan minister tych określeń, tych słów, które padały, na to, no były one bliskie ruchowi ośmiu gwiazdek w tym nasileniu wulgaryzmu. Natomiast pytanie, które chciałem zadać do pana komendanta, pojawiło się w obiegu publicznym takie stwierdzenie, że są szkolenia do walk ulicznych kierowane do jakichś grup, być może również do tych grup, które demonstrowały. Czy policja zauważyła jakieś nowe techniki, jakiś nowy sposób reagowania na służby porządkowe, który mógłby wzbudzać niepokój społeczny? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, panie komendancie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, panie senatorze, my oczywiście monitorujemy różnego rodzaju ugrupowania, które mogą, czy organizacje, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wiele z tych informacji jednak i naszej wiedzy to jednak informacje niejawne i pozostawiłbym je póki co na poziomie wiedzy pionu operacyjnego polskiej policji. Proszę wybaczyć, ale nie chciałbym się dzielić tą wiedzą i tymi spostrzeżeniami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan senator Marcin Bosacki. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie komendancie, przepraszam, że tak tyłem, no ale tak wynika z pana decyzji, że będzie pan odpowiadał z galerii. Dziękując panu za słuszne i piękne słowa o tym, że policja chce pozostać bezstronna, mam podczas drugiej już debaty w Senacie na temat jej działań, pierwszą przypominam dwa miesiące temu podczas strajku, podczas interwencji policji po demonstracjach, czy w czasie demonstracji strajku przedsiębiorców mieliśmy. Ja mam rosnące wątpliwości, czy tak jest, ale absolutnie myślę, że się zgadzamy, że po pierwsze absolutna większość funkcjonariuszy policji to profesjonalni, uczciwi i dobrze służący społeczeństwu i ojczyźnie ludzie i po drugie, że czasy, w których było uzasadnione na przykład blokowanie samochodów milicyjnych wówczas jeszcze, minęły w 1989 roku i mam nadzieję, że nigdy nie wrócą, więc tutaj absolutnie się co do kilku spraw zgadzamy. Natomiast mam też nadzieję, że zarówno pan, jak i minister wysłuchają wstępnych wniosków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, co było przedmiotem mojego, jak się okazuje, nieformalnego wniosku, ponieważ tam są tezy czy fakty podane, które częściowo przeczą temu, o czym panowie mówią. I mam w związku z tym dwa pytania. Jedno dotyczy właśnie tego, co się dzieje już po zatrzymaniach, czyli procedury przyjmowania do miejsc zatrzymań policji, przeszukania rozkazów, aby zatrzymani do naga się rozbierali czasem niejednokrotnie. Czegoś, co przynajmniej zatrzymywani uważają, że jest nadmierną złośliwością. Chciałbym poprosić, żeby pan wyjaśnił i sprecyzował, jak powinna wyglądać ta procedura. I drugie dotyczy tego, o czym pan już trochę mówił, czyli tego, że dość
zwoływani na prędce funkcjonariusze dokonywali wówczas interwencji 8 w piątek 8 7, przepraszam, tak, 7 sierpnia. Część z nich, duża część z nich, jak widać na zdjęciach, nie miała plakietek. To też wywołuje pytania. To się powtarza nie po raz pierwszy w ostatnich miesiącach. Mam znowu pytanie, kiedy policjanci powinni, a kiedy nie powinni używać, kiedy nie mają tego obowiązku, aby używać plakietek. No zwłaszcza policjanci, jak pan mówi, którzy byli z innych zadań, jak rozumiem, wówczas z normalnych patrolów, na normalnych patrolach policjanci zawsze mają plakietki, kiedy byli ściągani, tak? Więc bardzo bym prosił o odpowiedź na te dwa pytania, czyli procedury po zatrzymaniu i konieczność posiadania plakietek lub nie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie komendancie, ja prosiłbym państwa senatorów o zwięzłe zadawania pytań. Jest bardzo późno. I to jest moja prośba. No, formalnie to jest jedna minuta. Ja nie będę taki bardzo dokładny, ale prosiłbym, żeby to było też zwięzłe zadawanie pytań, żeby to było pytania. To były pytania. Pan senator Jerzy Czerwiński. A odpowiedz. Przepraszam, nie mam sobie, panie senatorze. Pan senator Czerwiński nie odpowiada, tylko pan komendant. Panie marszałku, Wysoka Izba, panie senatorze, jeśli chodzi... Ja bardzo dziękuję za to zdanie, że czasy blokowania policyjnych radiowozów, które wykonują swoje czynności służbowe, chcielibyśmy, żeby bezpowrotnie minęły, no niestety, ale ten piątek 7 sierpnia pokazał, że niekoniecznie, jeszcze jakby tego było mało, to ten radiowóz został zdewastowany w sposób no, szczególnie zuchwały i bezczelny. Ja bym chciał, żeby w ogóle minęły te czasy, kiedy policjantom przeszkadza się w wykonywaniu jakichkolwiek czynności służbowych bez względu na to, kto przeszkadza, tak? I tu również nie miałoby dla mnie z większego znaczenia, jaki ma szalik, jaką flagę albo jaką legitymację. Natomiast odpowiadając już krótko i rzeczowo na pytania pana senatora, jeśli chodzi o sprawozdanie Krajowego Mechanizmu Prewencji i Przeciwdziałaniu Torturom, ja naprawdę bardzo chciałbym się z nim zapoznać. Wręcz z utęsknieniem czekam na to, aż Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zechce przesłać ten dokument do mnie, abym mógł go przeczytać, bo póki co zapoznaję się tylko fragmentarycznie poprzez media. No myślę, że to jest mało profesjonalne, a tym bardziej no, utrudnia mi możliwość jakiegokolwiek ustosunkowania się do tego dokumentu, ale przynajmniej z tego materiału, którym dysponuję, wynika, że ten dokument został zbudowany na bazie oświadczeń osób zatrzymanych. I w żaden sposób nie chcę podważać tych oświadczeń, ale jednak reguły procesowe, a tu w tym przypadku kodeksu postępowania karnego, nauczyły mnie tego, aby wysłuchać zawsze wszystkich stron i ocenić wszystkie możliwe dowody, a to będzie jednak relacja mocno jednostronna i obawiam się, że mimo wszystko nie podważając tego, mało obiektywna. Jeśli chodzi o procedurę przeszukania osoby zatrzymanej, panie senatorze, to wynika jasno i czytelnie z ustawy o policji, konkretnie z artykułu 15d. On jest dosyć mocno rozbudowany, ale powiem tak, że z punktu widzenia pragmatycznego my mieliśmy i miewamy, tak, sporo prób samobójczych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Stąd też tak ważne jest każdorazowo bardzo wnikliwe przeszukanie osoby, czy nie posiada ona jakiegokolwiek przedmiotu, który mógłby posłużyć do takiej właśnie próby samobójczej. I nie ma takiej możliwości. To jest, jeżeli funkcjonariusz pełniący służbę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych nie przeszukałby osoby i nie ujawnił przedmiotu, którym później ta osoba mogłaby dokonać samookaleczenia, z automatu naraża się na odpowiedzialność karną z artykułu 231 kodeksu karnego. Jest to absolutnie obligatoryjna czynność, którą wykonuje się w stosunku do każdej osoby
zatrzymanej. Jeśli chodzi o te identyfikatory imienne, one oczywiście są obowiązkowe dla wszystkich funkcjonariuszy policji, podlegają jednak wyłączeniu w sytuacji, kiedy jest to służba pełniona w kompanii reprezentacyjnej, w kompanii honorowej lub w pododdziale zwartym. Oczywiście domyślam się, że chodzi o ten ostatni przypadek, kiedy następuje to wyłączenie. Powód jakby twórców tego przepisu funkcjonującego od dobrych chyba kilkunastu lat, jak dobrze kojarzę. 2009, tak, myślę, że tak, ale w mojej ocenie to była bardzo dobra decyzja, bo uważam, że policjanci w pododdziałach zwartych nie powinni nosić identyfikatorów z jednej prostej przyczyny. Oni wówczas działają jako pododdział, a nie indywidualny policjant i działają na rozkaz przełożonego. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby w sytuacji złożenia zawiadomienia o przestępstwie, na przykład, że któryś z tych policjantów popełnił to przestępstwo w trakcie działania pododdziału zwartego, żebyśmy nie byli jako policja w stanie zidentyfikować tego policjanta. Dowódcy doskonale znają swoich policjantów. My rejestrujemy zdecydowaną większość naszych działań, więc nie to jest największym problemem. Natomiast z kolei też, jak pokazało życie, nawet i w ostatnich miesiącach, bardzo często policjanci, pomimo tego, że działają na rozkaz swojego dowódcy, dowódca zawsze jest znany, z tym nie ma żadnego problemu, to byli indywidualnie szykanowani w mediach poprzez umieszczanie właśnie ich nazwisk, ich wizerunków i naprawdę nikomu z Państwa i największemu wrogowi nie życzyłbym tego, przez co przechodzili policjanci z tym, co działo się w internecie pod ich adresem. Więc jeśli kiedykolwiek będzie to nadal zależało ode mnie, to nadal będę optował za tym, aby to rozwiązanie funkcjonowało i aby w pododdziałach zwartych nie identyfikować imiennie dla drugiej strony poszczególnych policjantów. Od tego są dowódcy. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pana komendanta. Rozumiem, że pan komendant tutaj gwarantuje, że obywatele są traktowani na równi, tak samo. W związku z tym, ponieważ ja mam pewne wątpliwości, bo jak oglądałem to, co się działo w Białymstoku, to takich dynamicznych działań policja nie widziałem. Policja była, ochraniała, ale tam przecież były akty skrajnej agresji. Czy może pan przypomnieć, ile osób zostało zatrzymanych wtedy? Na gorącym uczynku. Bardzo chętnie udzielę panu marszałkowi tej informacji na piśmie, bo chciałbym być precyzyjny, nie jestem w stanie... To poproszę na piśmie. Oczywiście. I drugie pytanie. Czy policja nie stosuje zatrzymań, które są bardzo dolegliwe? Właśnie pan komendant o tym mówił. Nie tylko poprzez sposób zatrzymania, bo to nie musi być bardzo agresywne, ale poprzez te procedury, które są, tak? Czy policja nie stosuje zatrzymań jako środka represji? Tak, tak, oczywiście. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja się bardzo cieszę, że mogę odpowiedzieć na pytanie marszałka. Naprawdę ogromny szacunek, który w sobie noszę dla pana marszałka. Ja pozwolę sobie tylko... Zabrałem ze sobą, nawet mogę to zostawić, formularz protokołu zatrzymania osoby, a także pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym. Panie marszałku, pozbawienie kogoś wolności to jest takie uprawnienie policjanta, z którego musi on korzystać absolutnie zgodnie z regułami prawa. Stąd też nawet w tym protokole zatrzymania osoby są wpisane podstawy prawne, które muszą zostać wypełnione, aby osoba w ogóle mogła zostać zatrzymana. Dodatkowo każda osoba zatrzymana jest informowana o swoich prawach. Dostaje takie właśnie pouczenie, gdzie te prawa są wypisane.
podpisuje to pouczenie, jeden egzemplarz zabiera ze sobą, drugi podpisany trafia do akt prowadzonego postępowania. I w tym pouczeniu jest informacja o tym, że osobie zatrzymanej przysługuje prawo do informacji o przyczynie zatrzymania i do bycia wysłuchanym, prawo do złożenia lub odmowy złożenia oświadczenia w swojej sprawie, prawo do niezwłocznego kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym i bezpośredniej z nim rozmowy. Jeżeli zatrzymany nie zna wystarczająco języka polskiego, prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, prawo do otrzymania odpisu protokołu zatrzymania, prawo do zawiadomienia osoby najbliższej lub innej wskazanej osoby, jak również pracodawcy, szkoły, uczelni, dowódcy itd. Jeżeli zatrzymany nie jest obywatelem polskim, prawo do kontaktu z urzędem konsularnym, prawo do wniesienia do sądu zażalenia na zatrzymanie w terminie 7 dni od zatrzymania. W zażaleniu można się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania. I tak dalej, już nie chcę tego do końca cytować, ale panie... Dobrze, panie komendancie, niech pan tego nie cytuje, to jest bardzo długie. To pokazuje, że nie ma takiej możliwości, żeby policjant zatrzymywał sobie kogo chce, kiedy chce i nie ponosił za to żadnej odpowiedzialności. A zgodnie z ustawą o policji, policjant może ponosić trzy rodzaje odpowiedzialności. To jest odpowiedzialność finansowa, mało znacząca w tym przypadku, dyscyplinarna i karna. I policjant tej odpowiedzialności karnej podlega i ma tego pełną świadomość, panie marszałku. No, mimo wszystko nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby policjant zatrzymał osobę, nie mając ku temu podstaw prawnych. To ja mam jeszcze jedno krótkie pytanie, panie komendancie. I ile osób zostało zatrzymanych w czasie tego incydentu i ilu osobom postawiono zarzuty? Zarzuty postawione, tak? Panie marszałku, zatrzymanych zostało 48 osób. Wszystkim 48 osobom przedstawiono zarzuty karne. Były to zarzuty z artykułu 254 właśnie, czyli udział w nielegalnym zbiegowisku, nie nielegalnym zgromadzeniu. To też trzeba odróżnić, tak? Tylko nielegalne zbiegowisko, którego uczestnicy wiedzą, że biorą udział w tym zbiegowisku i ma ono na celu zamach na zdrowie, życie lub mienie. Szanowny panie marszałku, z tych 48 osób, 8 złożyło zażalenie na zatrzymanie, 16 domagało się kontaktu z adwokatem, wszystkie te osoby z adwokatem kontakt miały umożliwiony, 19 z tych zatrzymanych osób poprosiło o powiadomienie osoby najbliższej, wszystkie osoby najbliższe zostały powiadomione. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie komendancie. Teraz pan senator Jerzy Czerwiński. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie komendancie. No, widzieliśmy wszyscy w telewizji, jak wyglądały te zajścia. Coraz większa agresja i coraz większe poczucie bezkarności po stronie osób, które atakowały policjantów. Ale bardzo ciekawy wątek poruszył tutaj pan senator Rafał Ślusarz, a mianowicie, czy między innymi ta agresja i poczucie bezkarności nie bierze się stąd, że te osoby są wstępnie szkolone. Ja mam ciąg dalszy tego pytania. Czy rzeczywiście tak jest i czy w tym szkoleniu wykorzystywane są pieniądze publiczne? Oczywiście nie w sposób bezpośredni, bo na to chyba się by nikt nie odważył, ale w sposób pośredni przez finansowanie odpowiednich stowarzyszeń, fundacji i tak dalej. Jeśli informacje są niejawne, co pan sugerował przy poprzedniej odpowiedzi, to prosiłbym, udostępnili mi te informacje w trybie niejawnym. Mamy taką możliwość analizy takich informacji w specjalnej kancelarii tutaj. Oczywiście nie teraz, tylko w trybie późniejszym. Proszę bardzo, panie komendancie. Oczywiście w tym trybie na to żądanie będziemy odpowiadać. Dziękuję. Pani senator Joanna Sekuła. Panie marszałku, mam pytanie do pana komendanta Szymczyka. Chcę zapytać pana o to, czy pana zdaniem działania policjantów w trakcie wydarzenia na krakowskim przedmieściu były
adekwatne i zgodne z tym, co znajduje się w zarządzeniu wydanym w roku 2003 przez Komendanta Głównego Policji. Dokument, który stanowi zbiór zasad etyki zawodowej policjanta, gdzie w paragrafie 4 mowa jest o tym, że policjant we wszystkich swoich działaniach ma obowiązek poszanowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka, w szczególności wyrażającej się w respektowaniu prawa każdego człowieka do życia oraz zakazie inicjowania, stosowania lub tolerowania tortur bądź nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, panie komendancie. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pani senator, nie mam jakiegokolwiek sygnału, aby te zasady, o których pani wspominała, były łamane. Jeśli pani senator takowe informacje posiada, to jeszcze raz powtórzę, że policjant podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także odpowiedzialności karnej. Jeśli takie sytuacje miały miejsce, to ja bardzo proszę albo o zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza policji, albo powiadomienia mnie o możliwości popełnienia deliktu dyscyplinarnego. W jednym i w drugim przypadku powinny zostać, jeśli takie podstawy ku temu są, przeprowadzone odpowiednie postępowania i dopiero wtedy dać odpowiedź na pani pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan senator Marcin Bosacki. Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo. Panie komendancie, ja mam pytanie wywołane przez pana stwierdzenie, iż zawsze w wypadku, kiedy funkcjonariusze podejmujący działania w grupach zwartych nie mają odznak identyfikatorów, jesteście w stanie ich zidentyfikować. Mam pytanie co do sytuacji w maju, kiedy to policjanci ponad wszelką wątpliwość, co widać na wielu filmach, siłą wepchnęli do radiowozu naszego kolegę Jacka Burego, senatora z Lublina. Czy tych policjantów zidentyfikowano i jakie pan tej sprawie po skargach senatora Burego nadał bieg? Dziękuję bardzo. Pytanie dotyczy. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie senatorze. Tak, ja oczywiście wiem, którzy policjanci brali udział w tej sekwencji zdarzeń, o których pan w tej chwili mówi. Jakby nie wnikając w całą naturę tego zdarzenia, chcę tylko powiedzieć, że no nie wiem, czy pan senator, czy ktokolwiek złożył zawiadomienie do prokuratury o przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza policji. Ja takiej wiedzy nie mam, a na pewno też do mnie nie wpłynął żaden wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec tego policjanta. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie komendancie. Pan senator Bogdan Klich. Panie komendancie, pan udzielając odpowiedzi na pytanie o kontakt zatrzymanych z pełnomocnikami, zechciał powiedzieć, że wszyscy taki kontakt mieli zapewniony. Mnie interesuje to, po jakim czasie. Po jakim czasie, dlatego że z bardzo wielu relacji, i to zarówno samych zatrzymanych po fakcie wypuszczenia, jak i samych pełnomocników, jak i wreszcie posłanek i posłów, którzy wspierali, no powiedziałbym, informacyjnie tych zatrzymanych, którzy próbowali bezskutecznie dowiedzieć się o tym, gdzie przebywają zatrzymani. Czasem dochodziło to do kilku godzin. Przypomnę, że zdarzenie miało miejsce około godziny 16, jeśli dobrze pamiętam. A dopiero o godzinie 3 w nocy, to znaczy po 11 godzinach, jedna z naszych koleżanek posłanek otrzymała pełną listę, po raz pierwszy pełną listę zatrzymanych. A zatem w tym czasie, około 11 godzin, czasem po wielu godzinach, dopiero pełnomocnik mógł skontaktować się z zatrzymanym. Chciałbym, żeby mi pan
opisał tę sytuację swoimi słowami, czy prawdziwe są informacje, że w wielu przypadkach zatrzymani spośród tych 48 dopiero po kilku godzinach mieli możliwość skontaktować się z pełnomocnikiem. Dziękuję, panie senatorze. Proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie senatorze. Po pierwsze, to ja bym chciał, żebyśmy się trochę uporządkowali kwestię konstrukcji prawnej uprawnień osoby zatrzymanej. Bo to nie jest tak, z całym szacunkiem dla państwa parlamentarzystów, że pani poseł, pan senator, możecie żądać od policjanta informacji o tym, kto został zatrzymany. Nie, to prawem osoby zatrzymanej jest powiadomienie wskazanej osoby. I my wówczas realizujemy ten obowiązek. Tak jak wyczytałem przed chwilą z treści pouczenia, osoba zatrzymana ma możliwość, czy może żądać powiadomienia wskazanej przez siebie osoby o zatrzymaniu. Ja nie mam żadnej pewności, kiedy pani poseł pyta o to, czy taka i taka osoba została zatrzymana. Ja nie mam żadnych kompetencji do tego, żeby wbrew woli tego zatrzymanego takiej informacji udzielać. Od tego chciałbym zacząć. Po drugie, to też niezwykle ważne, to jest prawo osoby zatrzymanej do kontaktu z adwokatem lub radcą prawną, a nie obowiązek. Jeżeli takie prawo zostanie wyartykułowane, a ja przeczytałem przed chwilą, że 16 osób wyartykułowało takie prawo, to wówczas takie żądanie, to wówczas obowiązkiem policjantów jest zapewnić ten kontakt w czasie niezwłocznym. On nie jest określony minutowo, godzinowo, tylko niezwłocznie. W wykładni prawniczej mówi się bez zbędnej zwłoki. Owszem, my w tej chwili również i tę kwestię dosyć szczegółowo badamy, jaki był czas od momentu sporządzenia protokołu zatrzymania osoby, bo od tego momentu, że tak powiem, liczy się żądanie tej osoby, która wnosi do protokołu to żądanie kontaktu z adwokatem, do momentu, kiedy adwokat przyjechał. I to wszystko po kolei, każde z tych żądań będziemy sprawdzać, panie senatorze, ile to trwało, bo też jestem bardzo żywotnie zainteresowany, jaki to był czas oczekiwania ze strony tych osób, które o to prawo się upomniały. Dziękuję bardzo. Pan senator Klich jeszcze raz. Ja bardziej pytałem o realizację właśnie tego prawa, a nie mandatu poselskiego koleżanek i kolegów, bo tu istotnie chodzi o to w prawie i w tym sformułowaniu o niezwłoczności tego kontaktu, żeby osoba zatrzymana miała wsparcie prawne. I pojęcie niezwłoczności oczywiście można interpretować tak szeroko, jak pani premier Szydło interpretowała pojęcie niezwłocznego opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, co trwało chyba kilka miesięcy, ale jednak jest dobrym obyczajem interpretowanie słowa niezwłoczne jako działanie bardzo szybkie, natychmiastowe, jak najszybciej. I do tej pory tak bywało, ale teraz, zgodnie z tym, co mówią sami zatrzymani, zdarzało się często, że policja odmawiała udzielenia informacji, gdzie znajdują się osoby zatrzymane, ich bliskim, wskazanym bliskim. Zdarzało się także, że z zewnątrz poszukujące osoby zatrzymane, ale one znajdowały się w wielu różnych komisariatach i były przewożone z komisariatu na komisariat, jak twierdzą sami zatrzymani, którzy byli przewożeni. Oni nie mogli się skontaktować z pełnomocnikiem, dlatego, ponieważ nie mieli jego numerów, a pełnomocnik z kolei, który próbował się z nimi skontaktować, nie otrzymywał informacji, gdzie aktualnie przebywa klient. I na tym polegała nowość tego zdarzenia, siódmego, że kontakt pomiędzy zatrzymanym a pełnomocnikiem w wyniku różnych działań był bardzo utrudniony. Ja używam dyplomatycznego sformułowania, bardzo utrudniony, a w wielu przypadkach uniemożliwiony przez kilka godzin. I proszę z łaski swojej o zwrócenie na to uwagi, dlatego że to się zdarza po raz pierwszy od czasu, kiedy tym sprawom się przyglądam.
Proszę bardzo, panie. Czy ja mógłbym już bezpośrednio do pana senatora? No nie wiem, ja powiem szczerze, że nie przeprowadzaliśmy takich badań, jaki jest średni czas oczekiwania na kontakt z adwokatem. Nie, ciężko jest mi w takim razie się do tego odnieść, czy to jest praktyka jakaś wykraczająca poza ramy. Ja chcę podkreślić jedną rzecz, panie senatorze, bo to zależy mi na tym, żeby to bardzo wyraźnie wybrzmiało, że osoby, które zażądały kontaktu z adwokatem, to z żadną z tych osób nie rozpoczęto jakichkolwiek czynności procesowych bez udziału adwokata. Czyli ta najważniejsza część postępowania z osobą zatrzymaną, związaną z obecnością adwokata, zawsze odbywała się z jego obecnością. Nie było ani jednej takiej sytuacji, żebyśmy przedstawili komuś zarzut, kto żądał oczywiście tej obecności adwokata, a tego adwokata by nie było. I w mojej ocenie, to jest oczywiście moja subiektywna teraz ocena, tak? To jest kluczowa kwestia, żeby nie wykonać żadnej czynności procesowej z osobą zatrzymaną bez obecności adwokata, jeśli obecności tego adwokata żąda. Ale ja chcę obiecać panu senatorowi, że to jest element, jeden z kilku takich proceduralnych, które mnie się już jawią na bazie tych wstępnych ocen związanych głównie z postępowaniem z osobami zatrzymanymi, podkreślam, proceduralnych, które uważam, nad którymi musimy się pochylić i musimy je dokładnie zweryfikować, ocenić i być może podjąć jakieś działania weryfikujące w przyszłości. Dla mnie to jest ważna rzecz, żeby to sprawdzić i z całą pewnością po zakończeniu tych czynności, jeśli pan senator sobie tego życzy, możemy również taką informację przekazać, jaki to był czas od momentu wniesienia tego żądania do momentu pojawienia się adwokata i dlaczego tyle. To był taki, a nie inny czas. Bardzo proszę. Ja tylko pozwolę sobie jeszcze uzupełnić, że to przewożenie z jednostki do jednostki. To jest problem zawsze przy zatrzymywaniu większej grupy osób, które się pojawia, że w pierwszej kolejności jedzie się do najbliższej jednostki policji celem sprawdzenia chociażby stanu zdrowia osoby zatrzymanej, czy nie trzeba jakiejś niezwłocznej pomocy, ale też w tej jednostce odbywa się koordynacja, bo my nie mamy w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych na KRP-1 takiej ilości pomieszczeń, w których moglibyśmy umieścić 48 osób. I tam odbywa się koordynacja i sprawdzania, gdzie w najbliższych jednostkach są wolne pomieszczenia i do tych jednostek przewozimy, gdzie są te wolne pomieszczenia i gdzie są też możliwości pracy procesowej związanych właśnie z wykonywaniem czynności z osobą zatrzymaną, właśnie po to, żeby tych osób zatrzymanych nie przetrzymywać godzinami na korytarzach, tylko żeby jak najszybciej trafiły do miejsca, które są dla nich na czas zatrzymania przygotowane. I to jest naprawdę robione w trosce o osoby zatrzymane, a nie w celu jakimś dokuczliwym dla nich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan senator Władimir Tyszkiewicz. Dwa bardzo krótkie pytania i prosiłbym o konkretne odpowiedzi, tak lub nie. Panie komendancie, w mediach pojawiły się informacje, może domysły, może spekulacje, może insynuacje, że w akcji brały udział oddziały Wojsk Obrony Terytorialnej. I proszę o odpowiedź, tak lub nie, przecinamy spekulacje, sprawa będzie jasna. Drugie pytanie, też bardzo krótkie. Powiedział pan, że zostało zatrzymanych 48 osób za jakieś konkretne przestępstwa, czy za udział w nielegalnym zebraniu, zbiegowisku, tak? Czyli czy za jakieś inne przestępstwa, czy konkretnie będzie postawiony zarzut tym 48 osobom za udział w nielegalnym zbiegowisku? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie komendancie, proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowny panie senatorze, ja na to pierwsze pytanie zamiast tak lub nie, to najchętniej odpowiedziałbym, że no kompletna bzdura. No nie, absolutnie nie. W mundurach policyjnych występują tylko i wyłącznie funkcjonariusze polskiej policji. Nie ma możliwości, aby była inna sytuacja i zapewniam pana, że gdyby taka sytuacja nastąpiła, to ja następnego dnia podaję się albo jeszcze tego samego do natychmiastowej dymisji. To jest kompletna bzdura dla mnie. Ta plotka o żołnierzach WOT-ów policyjnych w mundurach, no litości.
Natomiast jeśli chodzi o przedstawione zarzuty, ja mówiłem, ja mówił o tym pan minister w swoim wystąpieniu, ja też mówiłem, że te zarzuty, bo trzeba też wyraźnie rozróżnić, czym innym jest udział w nielegalnym zgromadzeniu i to jest wykroczenie. Za wykroczenie nie zatrzymujemy osób, a czym innym jest udział w nielegalnym zbiegowisku, którego uczestnicy dążą do bezpośredniego zamachu na życie, zdrowie lub mienie i to jest przestępstwo. I zarzuty tego przestępstwa zostały przedstawione wszystkim 48 osobom. Dodatkowo zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji zostały przedstawione 3 osobom i 2 zniszczenia mienia policyjnego radiowozu. No myślę, że to już jest teraz jasne i czytelne. I jednej osobie jeszcze utrudnienia czynności wykonywanych przez funkcjonariusza policji. Dziękuję bardzo. Pan senator Brejza, zdalnie. Proszę uprzejmie. Witam, panie ministrze. Halo? Czy mnie słychać? Halo? Czy mnie słychać? Ależ oczywiście. Ale teraz zadajemy pytania do pana komendanta. Tak, przepraszam. Panie komendancie, mam takie pytanie dotyczące braku identyfikatorów na mundurach. Kto podjął decyzję o tym, że nie było tych danych identyfikujących funkcjonariuszy? Z jakich powodów? I mam pytanie jeszcze dotyczące liczby wakatów w garnizonie stołecznym warszawskim. Czy prawdą jest, że w Warszawie i okolicznych gminach brakuje obecnie około 1000 funkcjonariuszy policji? I czy w pana ocenie tego typu zachowania funkcjonariuszy, jakie mieliśmy okazję zobaczyć w ostatnich dniach na ulicach Warszawy, poprawią wizerunek policji i zachęcą młodych ludzi do służby w policji, czy też nie? Te dwa pytania. Dziękuję, panie bardzo senatorze. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Proszę bardzo, panie komendant. Panie marszałku, Wysoka Izba, panie senatorze, no powtórzę jeszcze raz, tak, że to, że nie było tych identyfikatorów, wynika z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych. Tak, ministra spraw wewnętrznych, bo jeszcze bez administracji wtedy, bo to było w roku 2009. I on znosi obowiązek używania tych identyfikatorów imiennych u funkcjonariuszy występujących w pododdziałach zwartych. Jeśli chodzi o ilość wakatów w stołecznej policji, faktycznie ona jest procentowo i ilościowo najwyższa ze wszystkich garnizonów w Polsce i to jest około 1000 funkcjonariuszy, wydaje mi się, że nawet więcej niż 1000 w tej chwili i to jest wielki problem, ale też cały czas staramy się wspierać garnizon stołeczny, chociażby tym, że trafia tutaj blisko, cały czas pełni służbę blisko 500 policjantów odbywających adaptację zawodową po szkoleniu podstawowym, a także garnizon stołeczny w razie potrzeby jest wspierany przez siły policyjne z innych części kraju i oczywiście moim marzeniem jest to, aby stan etatowy był równy stanowi faktycznemu. No niestety, ale no sytuacja wygląda tak, jak wygląda z uwagi na ilość chętnych do służby. Wierzę, że też te rozwiązania, które wprowadza nowa ustawa, o której dzisiaj toczyła się tutaj w Senacie dyskusja, spowoduje, że jeszcze bardziej będziemy uatrakcyjniać tę służbę. Zresztą program modernizacji polskiej policji realizowany przez 4 lata naprawdę mocno uatrakcyjnił. Mam świadomość tego, że daleko jeszcze do ideału, ale jednak średnio funkcjonariusz polskiej policji, podkreślam, średnio brutto i z nagrodą roczną po tych 4 latach zarabia 1700 zł więcej, więc no to już jest jakiś krok do przodu, a też chyba nie zdradzę tajemnicy, panie ministrze, że lada moment rozpoczną się prace nad kontynuacją tego programu modernizacji, który niestety kończy się w tym roku, więc no, robimy wszystko naprawdę, panie senatorze, bo ogromnie nam na tym zależy, żeby ten poziom wakatów zmniejszyć. No niestety też sytuacja pandemiczna nam tę sytuację komplikuje, bo musieliśmy zamknąć szkoły, gdzie odbywają się kursy policyjne, chcąc uniknąć sytuacji, gdzie mogłoby dochodzić do zbiorowych
zbiorowych zakażeń. Dopiero teraz odtwarzamy te kursy w takich ścisłych rygorach sanitarnych, żeby je dokończyć, żeby policjanci mogli wrócić do swoich jednostek i pełnić służbę. Pytał pan o kwestie wizerunkowe. Ja naprawdę uważam, że ja jestem dumny z moich ludzi za to, jak zadziałali na krakowskim przedmieściu. I mimo tego, że wiem, że dzisiaj mają do mnie sporo żalu, że ciągle każę im utrzymać spokój, utrzymać ciśnienie, jak to często powtarzam, pomimo tej ogromnej agresji, którą obserwowaliśmy, pomimo tych wyzwisk, pomimo tych wulgaryzmów kierowanych pod ich adresem, gestów powszechnie uznawanych za obelżywe, pomimo plucia na nich, wyzywania ich i ich najbliższych rodzin, że zachowali spokój, naprawdę zachowali ogromny spokój i ogromny profesjonalizm. Panie senatorze, tak, jestem z nich dumny. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie komendancie. Więcej pytań nie widzę. Aha, pan senator Klich, proszę bardzo. Panie komendancie, jeszcze jedna sprawa bardzo mnie intryguje. To jest znów z tego aspektu prawnego zatrzymań. Otóż bardzo często słyszymy, i to są informacje, które docierają do nas przede wszystkim poprzez media społecznościowe, od osób, które uczestniczyły w tych zdarzeniach, i to nie tylko od tych, które były zatrzymywane, że osoby zatrzymane przez długi czas nie były informowane o podstawie prawnej zatrzymania. Nie były informowane o podstawie prawnej zatrzymania. Także docierają takie informacje o tym, że nie były podawane powody zatrzymania. Ani paragraf, ani ten, ani powód, dla którego osoba zostaje zatrzymana. Gdyby to się zdarzyło raz, gdyby to się zdarzyło dwa razy w przypadku tych 48 zatrzymań, to moglibyśmy uważać, że ktoś się pomylił, ktoś był nieprzygotowany, ktoś nie wiedział i tak dalej. Ale to się zdarzało często i są rozmaite interpretacje tego faktu. Tak jak gdyby szukano paragrafu w stosunku do osób, które były zatrzymane z tego zdarzenia. Chciałbym, żeby mi pan to też objaśnił swoimi słowami, tak przy poprzednim pytaniu. I bardzo mi zależy także na tym, żeby to zostało sprawdzone i wyjaśnione przez pana komendanta. Kto się zobowiązał do odpowiedzi na piśmie? Dziękuję bardzo. Do kogo? Tak, tak. No, dziękuję bardzo panu senatorowi. Teraz oczekuję na odpowiedź pana komendanta. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowny panie senatorze, myślę, że to będzie bardzo łatwe do sprawdzenia, bo odpowiadając na pytanie pana marszałka, mówiłem o tym pouczeniu. W tym pouczeniu wyraźnie te wszystkie rzeczy są wyartykułowane i osoba, jeszcze raz powtórzę, w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz dostaje osoba, drugi trafia do akt. Więc bardzo łatwo jest sprawdzić, czy w aktach są te egzemplarze pouczeń podpisane przez osoby zatrzymywane, w których wyraźnie są wyartykułowane prawa. Prawo do informacji o przyczynie zatrzymania i do bycia wysłuchanym. Mało tego, w protokole zatrzymania osoby, panie senatorze, wpisuje się podstawę prawną i faktyczną. I kopię tego protokołu zatrzymania osoby również każda z tych osób otrzymuje. I każda podpisuje. Nie pytam, więc panie komendancie, o to, czy, bo to ostatecznie się znalazło, tylko kiedy. Tylko kiedy. Bo znów jest tak, jak w tym poprzednim moim pytaniu, że nie uczyniono tego w wielu przypadkach niezwłocznie, tylko uczyniono to dopiero po jakimś czasie, w związku z tym rozmaite interpretacje, o których powiedziałem. Panie senatorze, no ale czynność zatrzymania materializuje się protokołem zatrzymania osoby. I jest też bardzo dokładnie. Mało tego, w protokole zatrzymania osoby jest godzina zatrzymania i godzina sporządzenia protokołu. Bardzo łatwo to zestawić i porównać. Proszę o sprawdzenie tego. No, oczywiście. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo.
Bury chciał jeszcze zadać pytanie? Zdalnie, przepraszam. Jeszcze senator Jacek Bury. Czy jestem słyszalny? Jest słyszalny. Dobry wieczór. Nie, to ja decyduję, panie ministrze. Kto jeszcze się zgłosił? Aha. Proszę bardzo, pan senator Bury. Potem pan senator Brejza. Panie komendancie, mam pytanie. W przypadku prowadzenia akcji, te akcje zazwyczaj są też nagrywane, są w jakiś tam sposób dokumentowane. Czy kiedy po takiej akcji składacie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez uczestników, te materiały przekazujecie prokuraturze i jakiekolwiek kopie u was tych materiałów zostają w policji, czy nie zostają? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, Wysoka Czy są Izbo, akta kontrolne? Panie senatorze, no oczywiście, że zostają te nagrania, u nas zostają kopie, chociażby do prowadzenia czynności kontrolnych, które prowadzi zarówno Wydział Kontroli Komendy Stołecznej, jak i Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji. Poza tym musimy też zabezpieczyć ten materiał w sytuacji, gdyby wpłynęły do nas jakieś wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych, aby można było wykorzystać ten materiał w postępowaniach dyscyplinarnych. No poza tym to jest jednak przez nas wytworzony materiał. Panie komendancie, bliżej mikrofon, albo trochę głośno. No, przepraszam, oczywiście. Ja rozumiem, że jest pan zmęczony, ale troszkę... No powtórzę, oczywiście kopie zostają u nas chociażby do czynności kontrolnych czy do ewentualnych czynności wyjaśniających w ramach postępowań dyscyplinarnych, jeśli takie wnioski by wpłynęły. Pan senator Brejza zadaje pytanie. Panie komendancie, nawiązując jeszcze do akcji spod Trójki, gdzie kobieta z rowerem została za odmowę podania danych wrzucona do radiowozu razem z rowerem. Ja dostałem od państwa odpowiedź na interwencję senatorską, z której wynika, że kobieta, pomimo że została zatrzymana, nie sporządzono protokołu zatrzymania. Stąd pytanie do pana. Czy w takiej sytuacji, tak brutalnej też interwencji, wciągnięcia, wrzucenia roweru tej pani do radiowozu, zatrzymania jej faktycznego, policja powinna jednak taki protokół zatrzymania sporządzić. I czy pan jest pewien, że we wszystkich, przypadkach takie protokoły zatrzymania zostały sporządzone? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie komendancie. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie senatorze, szanując czas i zmęczenie nas wszystkich, bardzo krótko, panie senatorze, ta sytuacja, o której pan mówi, ta pani nie została procesowo zatrzymana. Tę panią przewieźliśmy do jednostki policji w związku z odmową podania funkcjonariuszom policji danych personalnych jako podejrzaną o popełnienie wykroczenia. Pani w żaden sposób nie została brutalnie wrzucona, jak pan to nazywa, tylko pani została grzecznie do radiowozu wprowadzona i z uwagi na to, że była podejrzana o popełnienie wykroczenia, a odmówiła podania swoich danych personalnych, obowiązkiem policjantów jest celem ustalenia tychże danych przewieźć panią do jednostki policji i dokonać stosownych sprawdzeń. Pani w trakcie dojazdu do jednostki policji swoje dane personalne jednak podała i w związku z tym po ich sprawdzeniu bez wprowadzania do jednostki policji została zwolniona. Ani przez chwilę, w żaden sposób nie dotarła do mnie informacja, żeby pani złożyła jakąkolwiek skargę na sposób jej potraktowania czy na rzekomą wskazywaną przez pana brutalność policji. Nie zgadzam się absolutnie, panie senatorze, z tą oceną, którą pan formułuje w swoim wystąpieniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan senator Stanisław Gawłowski. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie komendancie, jak rozumiem, w pana opinii nic się nie stało tak po stronie policji. Ja tylko mam w zasadzie jedno proste pytanie, bo na zdjęciach, które są powszechnie dostępne w internecie, z tych zdjęć dość jednoznacznie wynika, że
policjanci nie tylko nie mieli kamer na mundurach, kamer, o których tak dużo mówiono jeszcze jakiś czas temu i chwalono się, że teraz każda interwencja policji będzie dodatkowo filmowana po tym, co się zdarzyło we Wrocławiu jakiś czas temu, ale nie mieli również identyfikatorów. Jak pan to wytłumaczy? Dziękuję bardzo i proszę o odpowiedź. Krótko. Panie marszałku, ja prosiłbym o zwolnienie mnie z odpowiedzi na drugą część pytania, ponieważ odpowiedziałem już na nią dwukrotnie i myślę, że to w stenogramach się znajduje, więc myślę, że pan senator będzie mógł się zapoznać. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą część pytania, to panie senatorze, ja nie twierdzę, że nic się nie stało. Stało się bardzo dużo złego na krakowskim przedmieściu. Tylko że to nie policjanci byli autorami tego zła, tylko ci, którzy przejawiali skrajną agresję ukierunkowaną właśnie na funkcjonariuszy polskiej policji. Pan się pyta, dlaczego nie mieli wszyscy kamer? No nie mieli dlatego, że tych kamer zakupiliśmy dopiero około 3000, jak dobrze pamiętam. I to tylko i wyłącznie dzięki temu, że od 4 lat mamy program modernizacji polskiej policji. Dzięki temu mamy po raz pierwszy w historii kupione nowe śmigłowce dla polskiej policji, całą masę nowego sprzętu również i kamer. Gdyby ten program modernizacji rozpoczął się 25 lat temu, to myślę, że mielibyśmy dużą szansę na to, żeby każdy z funkcjonariuszy policji miał dzisiaj własną kamerę. Natomiast no, potrzebujemy na to trochę więcej czasu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie komendancie. Pan senator Jacek Bury zadaje jeszcze pytanie zdalne. Panie komendancie, chciałem nawiązać do tego mojego poprzedniego pytania, ponieważ pan stwierdził, że materiały zostają jako operacyjne. To wracając do mojego przypadku, ja zwracałem się do policji o udostępnienie materiałów z mojego zatrzymania i otrzymałem oficjalną odpowiedź od policji, że żadnych materiałów nie posiada, ponieważ zostały przekazane prokuraturze. Widzę tu dużą niespójność. Może mi pan to wyjaśnić? Dziękuję. Proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie senatorze, ja proponuję, żeby pan senator zwrócił się do mnie pisemnie z tymi wątpliwościami. Ja postaram się w sposób rozwiać wszelkie wątpliwości. Dziękuję, panie komendancie. Pan senator Klich. Ja bardzo uważnie słucham tego, co pan komendant mówi i zwłaszcza tych odpowiedzi na pytania, które zadaje. I tak mnie interesuje szczególnie ta odpowiedź, w którym pan powiedział o tym, że te 48 osób no, musiały być umieszczone po zatrzymaniu w różnych komendach, w różnych aresztach. Ale co, aż w 13? To znaczy 48 osób trzeba było rozwieść po 13 różnych komendach i zatrzymywać je w 13 miejscach. Nie można je było zgromadzić w jednym, dwóch albo trzech miejscach, a może w 5 albo 10. Znaczy to jest takie wytłumaczenie, które nie trzyma się kupy, które jest kompletnie nielogiczne, bo to z tego wynika, że jeżeli nie tylko w samej Warszawie, ale wieje się na przykład do Nowego Dworu Mazowieckiego zatrzymanego, to budzi takie podejrzenia, których jest mnóstwo w tej chwili wśród w mediach społecznościowych, że jakiś był powód, że przedłużano poprzez między innymi to rozśrodkowanie zatrzymanych tak znaczne i poprzez wożenie od komisariatu do komisariatu zatrzymanych, przedłużano, że tak powiem, ten czas, kiedy rozpoczynano sporządzanie protokołów, bo wbrew temu, co pan powiedział, panie komendancie, było też tak, że nad ranem dopiero zamknięto protokoły zatrzymań. Nad ranem. I to są informacje, które są do sprawdzenia przez pana, panie komendancie. No więc moje pytanie jest o to, jak do tego doszło, że 48 osób trzeba było rozwieźć do 13 różnych komisariatów, do miejsc zatrzymania? I po co był ten czas? Kto mnie zmienia? Stanecka.
który poświęcono na tę akcję rozwożenia. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani komendancie. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie senatorze, po pierwsze może dla zobrazowania sytuacji i trochę rozjaśnienia perspektywy, to jest taka fundamentalna zasada w procesie karnym, że nigdy nie osadza się w jednej celi osób do tej samej sprawy. Co skutkuje w tej sytuacji tym, że potrzebowaliśmy 48 pomieszczeń dla osób zatrzymanych, żeby je rozlokować. Dodatkowo trzeba mieć świadomość tego, że pomieszczenia dla osób zatrzymanych w związku z faktem, że polska policja prowadzi około 700 tysięcy postępowań przygotowawczych rocznie, z reguły nie stoją puste i nie czekają na przywiezienie demonstrantów, którzy łamali prawo, tylko po prostu tych miejsc jest w zależności od tego, która jednostka jakie czynności w danym dniu wykonuje w danej jednostce mniej lub więcej. To jest jedna kwestia, panie senatorze. Druga wynika z tego, o czym też mówiłem, że żeby 48 osób zatrzymanych opracować procesowo, potrzebnych jest do tego 48 procesowców. I oni też w różnych wymiarach, w takich godzinach nocnych, w piątkowy wieczór, policjanci to też ludzie, mają różne dyżury. I można było oczywiście trzymać wszystkie 48 osób na Wilczej celem przeprowadzenia tych czynności procesowych. Dodatkowo wchodzi jeszcze kwestia badania lekarskiego, wywiadu medycznego, opisania obrażeń i tak dalej, i tak dalej. To są naprawdę czasochłonne procedury. Ja nie wykluczam, że w niektórych przypadkach do osadzenia w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych mogło dochodzić nad ranem, ale to właśnie wynika z ilości osób zatrzymanych i konieczności intensywnej pracy tymi siłami, którymi dysponowali kierownicy poszczególnych jednostek i dowódca operacji. Panie senatorze, proszę mi wierzyć, że zrobię wszystko, aby wyjaśnić od A do Z te czasy, o których pan wspomina, i jeśli gdziekolwiek pojawi się chociaż podejrzenie, że ktoś robił to celowo. Chociaż powiem panu tak z racji tego mojego również doświadczenia, bo sporo się w tym terenie napracowałem, że policjanci, którzy zaczęli to zabezpieczenie o godzinie 16 i mieliby kończyć tę służbę o godzinie 3, 4 nad ranem, to zapewniam pana, że nie w głowie by im było czynienie komukolwiek złośliwości poprzez przeciąganie tego czasu. Proszę mi wierzyć, że to zdrowa taka życiowa pragmatyka prowadzi do tego, że chce się, że tak powiem, jak najszybciej te czynności zakończyć i wrócić do domu i odpocząć. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo senatorowie, panie senatorze, pan ciągle mruczy i komentuje. No, to nie jest miejsce dla komentatora, to jest dla senatora. Chce pan zadać pytania? Zwracam panu uwagę, nie po nazwisku, tylko tak ogólnie. Szanowni państwo senatorowie, ja nie mam sumienia, żeby rzecznika pana Trociuka trzymać tutaj do godziny 1 w nocy. Dlatego choćby, no właśnie, panie senatorze, będziemy także trzymali pana ministra i pana komendanta do godziny 1 w nocy. Bo chcielibyśmy, żeby pan minister także miał możliwość wysłuchania tego, co pan rzecznik Trociuk ma do powiedzenia. Więc no, pewien apel. No, niektóre pytania się powtarzają. Ja nie ingeruję to 3 razy, ale proszę jakby zwięźle, żeby umożliwić jeszcze panu rzecznikowi Trociukowi możliwość wypowiedzi w jakimś realnym czasie. Proszę bardzo, kto jeszcze? Pan senator Bosacki, proszę bardzo. Marcin Bosacki. Pozwalam sobie jeszcze raz zabrać głos, bo rzeczywiście wyjaśnienia pana komendanta oraz jego zwierzchnika, pana ministra Wąsika, są bardzo w wielu elementach ciekawe. I odniosę się do jednego. Pan komendant nie pamiętał, znaczy
Chodzi głównie o to, czy obecnie policja stosuje równe zasady do różnych grup. To jest sedno tego, o czym tutaj rozmawiamy. Pan komendant i pan minister twierdzi, że absolutnie tak. No są uzasadnione... Równe, czy równe stosuje? No, tak, przepraszam bardzo. Jak najbardziej. Uważacie panowie, że równe? Wielu z nas ma w mojej ocenie uzasadnione wątpliwości i chcę się do jednej z tych wątpliwości odnieść. Pan nie pamięta, ile osób zatrzymaliście w lipcu 2019 roku w Białymstoku podczas demonstracji, czy kontrdemonstracji, czy próby uniemożliwienia legalnej demonstracji w Białymstoku. Otóż ja to sprawdziłem. Podawaliście państwo, że tak jak teraz zatrzymaliście 48 osób, tak wtedy podaliście, że zatrzymaliście 25 osób. Tutaj pan twierdził, że podstawą zatrzymania początkowo było to, że głównie ta grupa była agresywna, obraźliwe, w hasła krzycząc wobec policjantów, co absolutnie potępiam. Natomiast przypominam, że wtedy w Białymstoku mieliśmy do czynienia z kilkugodzinną bitwą, w której agresorzy używali kamieni, jajek, gałęzi i butelek, a państwo użyliście wówczas gazu łzawiącego i innych środków przymusu bezpośredniego i wtedy zatrzymaliście 25 osób. Jak pan wytłumaczy tą dysproporcję? I drugie równie krótkie pytanie. Pan dwukrotnie odpowiedział na sprawę pana senatora Burego, wrzuconego do pojazdu policyjnego z naruszeniem w nietykalności osobistej senatora, że nie dostał pan skargi, że pan o nią prosi. Czy sam pan zbadał tą sprawę i czy uważa, że wszystko było w porządku? Jeśli sam pan mówi i pana zwierzchnik, że w tej chwili na przykład badacie sprawę jednej z posłanek, która rzekomo źle się odzywała do policjantów. No tamta sprawa odbyła się 3 miesiące temu. Czy pan tą sprawę wrzucenia pana senatora Burego do radiowozu zbadał? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli pan pozwoli, panie marszałku, bo pan senator także mnie wymienił w tym pan pytaniu. Pan minister chce odpowiedzieć? Proszę bardzo. Tak. Ja chciałbym powiedzieć, panie marszałku, że zostaliśmy tutaj zaproszeni i przygotowaliśmy się do pytań dotyczących 7-8 sierpnia i udzieliliśmy wszelkich odpowiedzi. Nie będziemy, panie marszałku, odpowiadać teraz z głowy, nie mając materiałów, do spraw dotyczących 2019 roku. Także samo, jak nie będziemy mówić, ile osób zostało zatrzymanych podczas akcji Widelec, kiedy zatrzymano 700 osób, bo ja to akurat pamiętam, 700 osób, nie pamiętam końcówki. I panie senatorze, pan wtedy był w rządzie. Zadawał pan takie pytania? Mówię do senatora Klicha w tej chwili. Panie ministrze, pan nie zadaje pytań 700 senatorom. Osób zgromadzono na Błoniach w Warszawie. Panie senatorze, raczej panie ministrze. Nie jestem senatorem, panie marszałku. To senatorowie zadają pytania, nie pan. To jest jedna sprawa. To znaczy w tym trybie, który tutaj obowiązuje, no ja widzę, a ja chcę powiedzieć, to muszę skomentować, co pan mówi, że pan ma też dość wybiórczą pamięć. Pamięta pan, co... No jest pan jeszcze w takim wieku, że pan powinien także pamiętać, co było niedawno, nie tylko to, co było dawno. Kilkanaście lat temu. Czy są jeszcze pytania? Proszę uprzejmie, panie komendancie. Ale pan komendant... Panie marszałku, znaczy to pytanie nie dotyczy przedmiotu dzisiejszej debaty. Panie ministrze, marszałku. Pan tu jest gościem. Tak jest. I nie pan się zachowuje jak gość. Ja tutaj prowadzę... Pan tu jest gospodarzem, ja staram, tak, i staram się prowadzić w miarę uprzejmie. Ale... Panie komendancie, chce pan na to odpowiedzieć? Proszę bardzo. Panie marszałku... Wysoka Izbo. Panie ministrze, niech pan się nie denerwuje. Panie senatorze, ja odpowiedziałem panu marszałkowi, bo jak powiedziałem, chcę się zachować profesjonalnie i precyzyjnie, że sprawdzę to dokładnie i odpowiem na piśmie. Panie senatorze, pan odpalił
jakąś informację z internetu i mówi pan o 25 osobach. No to ja bym prosił, żeby pan jednak doczytał, bo tych osób zatrzymanych było ponad 100. 25 było zatrzymanych na gorącym uczynku, a w wyniku dalszych działań, panie senatorze, rozliczono ponad 100 osób. Więc niech pan będzie precyzyjny, bo ja chcę być precyzyjny, oprzeć się na faktach, a nie po raz kolejny na doniesieniach medialnych, hipotezach, czy co się komu wydawało. Bądźmy, proszę, profesjonalni, uczciwi i obiektywni. Bardzo o to proszę. W takim razie... Nie, panie senatorze, no proszę... Ale... Dobrze, panie senatorze, chcę powiedzieć, że pan komendant odpowie na piśmie nie tylko mnie, ale także panu odpowie. To zapisuję. Dobrze? Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. W związku z tym poproszę pana rzecznika Trociuka o wystąpienie. Zaraz przeczytam, ale na koniec. No, miałem nadzieję, że pan minister jeszcze posłucha. Dlatego starałem się skracać. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobranoc. Proszę bardzo, panie rzeczniku. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, postaram się bardzo syntetycznie przedstawić informacje Rzecznika Praw Obywatelskich. Otóż chcę powiedzieć, że w związku z tymi wydarzeniami w dniu 7 sierpnia bieżącego roku pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich następnego dnia udali się do pomieszczeń dla osób zatrzymanych, gdzie przeprowadzili indywidualne rozmowy z 33 osobami spośród 48 osób zatrzymanych. Nie ma jeszcze raportu Rzecznika Praw Obywatelskich. To są informacje, które zostały zebrane od osób zatrzymanych. One podlegają w tej chwili analizie. Oprócz tego Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do komendanta stołecznego policji o udzielenie wyjaśnień i odpowiedź na wiele konkretnych pytań. Po pierwsze, pragnę wskazać, że ocena zachowań uczestników tego zbiegowiska w dniu 7 sierpnia no, wymaga jednak indywidualizacji, dlatego że prawdopodobnie była różna rola tych osób. I z tego punktu widzenia zasadnicze znaczenie ma to, czy te osoby będą składały zażalenie na zatrzymanie i w dalszym ciągu mamy otwarty 7-dniowy termin na to, żeby te osoby mogły skorzystać ze złożenia zażalenia na zatrzymanie i dokonania oceny, czy to zatrzymanie było legalne, zasadne, celowe. Chcę wskazać, że jeśli idzie o zatrzymania pozaprocesowe, a więc wykonywane nie na polecenie organów procesowych postępowania karnego, to przesłanki tego zatrzymania są ściśle uregulowane w kodeksie postępowania karnego, w kodeksie postępowania w sprawie wykroczeń, jak również w samej ustawie o policji. I w wypadku złożenia zażalenia będzie to przedmiotem oceny sądu. To nie jest w tej chwili przedmiotem oceny Rzecznika Praw Obywatelskich. Natomiast w trakcie tych rozmów pojawiła się oczywiście kwestia tego, że część osób w rozmowach z pracownikami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sposób jednoznaczny wskazywała na to, że braliśmy udział w tych zdarzeniach, ale były też osoby, o których tutaj już była mowa, które wskazywały, że absolutnie nie brały żadnego czynnego udziału w zbiegowisku. I właśnie wskazywał na to, że są osobami przypadkowymi, które zostały zatrzymane w wyniku interwencji policji. I to oczywiście może zostać w sposób procesowy zweryfikowane w sytuacji, jeśli te osoby złożą zażalenie do sądu na zasadność tego
zatrzymania. Większość zatrzymanych wskazywała natomiast na to, że została poddana procedurze kontroli osobistej. I to procedurze polegającej na rozebraniu ich do naga w trakcie tej kontroli osobistej. I no szkoda, że nie ma tutaj komendanta głównego policji, bo chcę powiedzieć, że wcale warunki przeprowadzania kontroli osobistej opisane w ustawie o policji nie rysują się w ten sposób, jak przedstawił to pan komendant. Dlatego, że rzeczywiście artykuł 15d ustęp 1 punkt 3 ustawy o policji pozwala na przeprowadzenie kontroli osobistej również poprzez rozebranie się danej osoby, ale tam zostały ściśle określone warunki przeprowadzania tej kontroli osobistej. Zasadą jest, że prowadzi się kontrolę osobistą bez konieczności zdejmowania okrycia przez osoby w celu właśnie znalezienia broni czy też przedmiotów niebezpiecznych, które mogłyby zostać użyte chociażby do samookaleczenia się. I zasadą jest, że nie przeprowadza się kontroli osobistej poprzez rozebranie danej osoby do naga. To się przeprowadza wówczas, gdy tak jak mówi ustawa o policji, ujawniono w toku tej kontroli, prawda, polegającej na tym, że nie zdejmuje się ubrania, że ujawniano posiadanie przez osobę kontrolowaną przedmiotów podczas tego sprawdzenia i gdy do ich odebrania nie jest wystarczające zastosowanie właśnie tej czynności. A więc zasadą jest to, że nie przeprowadza się kontroli osobistej poprzez rozebranie do naga. Natomiast z tego wynika, że większość osób została poddana kontroli osobistej w sposób, który no, budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności z tą regulacją, którą przywołałem. Drugi problem, który pojawił się w przypadku kontroli osobistej, właśnie polegającej na konieczności rozebrania się do naga, to jest sposób przeprowadzania tej kontroli. Bo wbrew określeniu, że kontrola osobista przeprowadza się poprzez konieczność zdjęcia ubrań wierzchnich, ta kontrola polega na tym, i to określa ustawa o policji, że najpierw, prawda, zdejmuje się jedną część, czyli kolokwialnie mówiąc do pasa, przeprowadza się kontrolę tej części ciała ludzkiego, ta osoba się ubiera i dopiero później zdejmuje, prawda, drugą część swojego ubioru. Natomiast z tych informacji, które były przekazywane w rozmowach z pracownikami Krajowego Mechanizmu Prewencji, wynikało, że ta kontrola w części przypadków rzeczywiście w ten sposób była prowadzona, natomiast w części przypadków była prowadzona z naruszeniem tej reguły. I o ile można, wydaje mi się, podważać te wypowiedzi osób biorących udział w zdarzeniu w dniu 7 sierpnia z punktu widzenia różnych form ich aktywności w trakcie tego zdarzenia, to trudno przyjąć, że osoby, które w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych były poddawane procedurze kontroli osobistej, tak szczegółowo znały te procedury, żeby następnie pracownikom Biura Rzecznika relacjonować to w taki, a nie inny sposób. I to rzeczywiście budzi wątpliwości. To, co było też podnoszone w trakcie rozmów z pracownikami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, no, to są jednak właśnie te obowiązki informacyjne, które ciążą na organach policji wobec osób zatrzymanych, bo duża część osób, z którymi pracownicy Biura Rzecznika rozmawiali, wskazywała jednak na to,
że wbrew regule wynikających z kodeksu postępowania karnego nie zostali natychmiast poinformowani o przyczynach zatrzymania i przysługujących im prawach. Zwracam uwagę, że kodeks postępowania karnego wcale nie używa określenia niezwłocznie. Mówi natychmiast. Jest to zupełnie inny przedział czasowy, jeśli idzie o obowiązki informacyjne organu czy funkcjonariusza, który dokonuje zatrzymania. I to też pojawiało się właśnie w wielu rozmowach, jak również kwestia dostępu do adwokata czy też radcy prawnego. Część tych osób wskazywała na to, że jedynie z tego powodu mogli mieć dostęp do adwokata i radcy prawnego, ponieważ adwokaci, radcowie prawni czy też aplikanci znajdowali się przed wejściami do budynków, do których były doprowadzone osoby zatrzymane. I wobec tego w trakcie wprowadzania tych osób przekazywali numery telefonów, na które te osoby mogły próbować dzwonić, ale podobno były przypadki, to wynika z wypowiedzi osób zatrzymanych, że nawet posiadając ten numer telefonu, mieli problem ze skontaktowaniem się z adwokatem czy radcą prawnym, dlatego że funkcjonariusze policji mówili o tym, że do tego numeru telefonu nie zostało przypisane konkretne nazwisko adwokata czy radcy prawnego i wobec tego to uniemożliwia kontakt z adwokatem i radcą prawnym. No i wreszcie kwestia, która również była podnoszona, to jest kwestia stosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek. Rzeczywiście jest tak, że te środki przymusu bezpośredniego stosuje się w ten sposób, że kajdanki zakłada się na ręce trzymane z tyłu. Natomiast w przypadku zatrzymania, w wypadku, kiedy stosowane są kajdanki jako środki przymusu bezpośredniego o charakterze prewencyjnym, ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej pozwala na stosowanie tych kajdanek poprzez ich założenie na ręce trzymane z przodu. Więc nie jest tak, że w przypadku właśnie prewencyjnego stosowania środków przymusu bezpośredniego właśnie w sytuacji transportu nie jest możliwe stosowanie tych środków poprzez założenie kajdanek na ręce trzymane z przodu. To są te wszystkie okoliczności, które oczywiście wymagają pewnej weryfikacji, ale które zostały rzecznikowi przekazane podczas tych 33 indywidualnych osób rozmów z osobami zatrzymanymi. I tutaj oczywiście w dalszym ciągu będziemy prowadzili postępowanie wyjaśniające i będziemy również konfrontować to ze stanowiskiem policji. Ale tak jak pragnę podkreślić, bardzo wiele wątpliwości budzi jednak sposób przeprowadzania kontroli osobistych przez funkcjonariuszy policji, bo już pierwsze skonfrontowanie tego, o czym mówiły osoby zatrzymane z przepisami artykułu 15d ustawy o policji, no wskazuje jednak na to, że w tym zakresie nie jest realizowana litera ustawy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa senatorów chciałby zadać pytanie panu rzecznikowi? Proszę bardzo, pan senator Jerzy Czerwiński. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Panie rzeczniku, jutro spotykamy się, rozumiem, z pana przełożonym, więc wyciągniemy wnioski jakby z tej akcji, ale żeby mieć pewne wyobrażenie o tym, co się tak naprawdę stało, chciałbym od pana w miarę wyczerpującą odpowiedź. Po pierwsze, ile jest zatrzymań w Polsce i czy przy wszystkich państwo się tak bardzo staracie przeanalizować, czy były wykonane zgodnie z prawem, zgodnie z procedurą? I po drugie, jaki był powód
państwa, no w pewnym sensie interwencji. Ja mówię o Biurze Rzeczników Praw Obywatelskich, czy też pewnej, no, włączenia się państwa udziału w tą procedurę. No, powód był, bym powiedział, zasadniczy, to znaczy no, zdarzenie, które ma charakter ogólnopolski, gdzie są podnoszone poważne zarzuty dotyczące naruszenia praw i wolności jednostki i trudno sobie wyobrazić, że konstytucyjny organ nie podjąłby czynności wyjaśniających. Jeśli idzie o przypadki zatrzymania, to muszę powiedzieć, nie mam tutaj przy sobie statystyki, ale w momencie, kiedy wpływają do Rzecznika Praw Obywatelskich skargi na zatrzymanie, staramy się te wszystkie przypadki badać. Mogę nawet powiedzieć o pewnych tendencjach, które się pojawiają przy badaniu tego typu spraw. I to jest przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich od dawna. Te przepisy ustawy o policji, które dotyczą kontroli osobistej osób zatrzymanych, znalazły się w ustawie o policji tylko dzięki działaniom Rzecznika Praw Obywatelskich, dlatego że była to wcześniej materia, która albo kompletnie nie była regulowana, nie określano w ogóle, co się rozumie pod pojęciem kontrola osobista, nie określono, jak daleko funkcjonariusze mogą ingerować chociażby w integralność cielesną osoby, w jej nietykalność. Dzięki wnioskowi Rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego i orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w ubiegłym roku doszło dopiero do nowelizacji ustawy o policji i wprowadzenia do ustawy o policji szczegółowych przepisów regulujących zasady, tryb i granice przeprowadzania kontroli osobistej. Więc to nie jest tak, że Rzecznik Praw Obywatelskich nagle obudził się, wstał z przypiecka i powiedział, że jest jakiś problem z zatrzymaniem. To jest ta normalna czynność, która jest codziennie wręcz wykonywana przez rzecznika i temu między innymi służy Krajowy Mechanizm Prewencji. To jest około setki wizytacji miejsc pozbawienia wolności, w tym policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, które są przeprowadzane i w których są identyfikowane problemy, więc nie uważam, żeby to był jakiś przedmiot w tej chwili dopiero bardzo szczególnego zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardzo dziękuję. Pan senator Jerzy Czerwiński, bardzo proszę. Tak jak pani marszałek słusznie stwierdziła, trzeba tutaj dopytać. Ja może sprecyzuję swoje pytanie. Ja nie pytałem o państwa zasługi dla uszczelnienia, tak byśmy to określili, kwestii praw obywatelskich w ustawach. Chwalebnie. Dobrze, że to jest przepis ustawowy dostępny dla wszystkich, a nie na przykład zarządzenie wewnętrzne policji. Ja pytam o ten konkretny przypadek. Wobec tego jeszcze raz. Czy to było na wniosek jakichś osób czy grupy osób, czy też państwo sami z siebie żeście tą akcję przeprowadzili badawczą? Ja nie mówię o ten krajowy system prewencji, jak pan to określił. Ja mówię o tej jednej akcji. I czy takie akcje były wcześniej realizowane? No może nie ma pamięci poprzednich lat, to w tym roku i ile było takich realizacji? Po prostu jak często państwo w ten sposób uczestniczycie w akcjach policyjnych, no właśnie polegających na zatrzymaniu, no bo już na aresztowaniu to już nie, raczej na kwestii zatrzymania. My nie uczestniczymy w akcji policyjnej polegającej... No dobrze, badamy. Proszę mi nie łapać za słówka, jak często badacie podstawy. Panie senatorze, bardzo bym prosiła jednak o powściągliwość. W akcji policyjnej polegającej na zatrzymaniu my wizytujemy miejsca zatrzymania, ponieważ sprawa, no mówię, miała charakter ogólnokrajowy. Wobec tego Krajowy Mechanizm Prewencji, na co pozwala mu protokół fakultatywny ONZ, przeprowadził taką wizytację, ale oprócz tego nie jestem w stanie w tej chwili podać, dlatego że ten rok jest rokiem nietypowym. Policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych są wizytowane, bym powiedział, dość często i odwiedzane przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, tak jak areszty śledcze. I dzieje się to
w przypadku krajowego mechanizmu prewencji nie może się to dziać w ogóle na wniosek, tylko może dziać się z urzędu. Natomiast w przypadku, kiedy wpływają skargi, inna jednostka organizacyjna Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadza takie wizytacje na miejscu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania? Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo Pani dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę o zabranie głosu Pana Senatora Wadima Tyszkiewicza. Ja się nie zapisywałem do głosu. No, jest Pan zapisany. Przepraszam bardzo Panie Senatorze. Jest, ja mam tutaj osoby zapisane. Jeszcze jest zapisany Pan Senator Bogdan Klich. To bardzo proszę pana senatora. Może przez pana. Pani marszałek, wysoki senacie, chyba zacznę od tego, czego nie powiedział pan zastępca rzecznika praw obywatelskich, a co powinno się znaleźć, co powinno być powiedziane na tej sali, dlatego że to są bardzo ważne informacje. Otóż z raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur realizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że przedstawiciele KMPT rozmawiali z 33 osobami zatrzymanymi. Czyli można powiedzieć, że z dwiema trzecimi tych, którzy zostali zatrzymani. I że przeprowadzili te wizytacje w 6 pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, a zatem nie we wszystkich miejscach, o których mówiliśmy dzisiaj. I co jest ważne, to są relacje osób, które były zatrzymane. Bo relacje tych osób musimy wziąć pod uwagę i tak samo muszę to zrobić ja, jak i pan senator Czerwiński. Musimy się z tym zmierzyć, panie senatorze. Musimy się z tym zmierzyć, bo to są obywatele, którzy informują pana i mnie o tym, w jakiej sytuacji się znaleźli. Otóż niektóre spośród tych osób, to jest zawarte w raporcie, mówiły o pobiciu w policyjnych samochodach. Ja tego nie rozsądzam, czy tak było, tylko mówię o tym, co znajduje się w tym raporcie. Część osób posiadała widoczne obrażenia na ciele. Niektórzy zatrzymani wskazywali na nieadekwatne stosowanie środków przymusu bezpośredniego, czyli to, o czym pan rzecznik mówił, między innymi o zakładanie kajdanek na ręce z tyłu w czasie transportu, ale także o rzucanie na ziemię, w celu założenia tych kajdanek. Wszystkie osoby, które rozmawiały z zatrzymanymi, wszyscy zatrzymani, którzy byli rozmówcami pytających, zwracali uwagę na ogromny chaos panujący wśród funkcjonariuszy policji. Też bardzo często, panie senatorze, można usłyszeć i zobaczyć w internecie relacje filmowe dzielące wyraźnie tę reakcję policyjną na dwie części. Na część, w której policja zachowuje się w sposób zgodny z przepisami i tę część, kiedy policja przystępuje do szarży. Wiele osób podkreśla to, że po raz pierwszy w stosunku do wcześniejszych działań policyjnych wobec protestujących były przekraczane uprawnienia policji. Odwołuje się do tych informacji, które pochodzą od świadków tych zdarzeń, że były przekraczane uprawnienia policji. Możemy tutaj powiedzieć nawet o tym, że w wielu przypadkach to się zdarzało. Ja pytałem komendanta głównego policji o to, czy były podawane podstawy prawne interwencji. Wielu zatrzymanych twierdzi, że nie były podawane tak, jak to trzeba zrobić natychmiast. Nie były podawane. Często o podstawach prawnych zatrzymani dowiadywali się dopiero po dłuższym czasie.
Czasem po kilku godzinach. Niektórzy zatrzymani mówią o tym, że także po kilku godzinach otrzymywali informacje o powodach zatrzymania. No nie może być tak w państwie prawa, że zarówno o paragrafie, jak i o przyczynie zastosowania tego paragrafu zatrzymany dowiaduje się dopiero po upływie tak długiego czasu, bo to wtedy przestaje być państwo prawo. Także niektórzy mówili o tym, że protokoły same, które powinny być sporządzane jak najszybciej, były sporządzane dopiero nad ranem. I dlatego trzeba zadać pytanie o to, po co był ten czas? Na co był ten czas pomiędzy zatrzymaniem a sporządzeniem protokołu? Czy nie było tak przypadkiem, jak twierdzi wielu uczestników i świadków, że ten czas był potrzebny, żeby uzgodniono podstawę prawną wspólną dla wszystkich zatrzymanych, że te zatrzymania w różnych komisariatach i osadzenia w różnych aresztach i przewożenie z miejsca na miejsce było potrzebne po to, żeby skonsultować i ustalić wspólne stanowisko w ramach policji albo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji? Ja te pytania stawiam, dlatego że stawiają je nasi obywatele, ci, którzy byli zatrzymywani, ci, którzy byli świadkami zatrzymania. Pytają również o to, czy też należy zapytać o to, jakie były powody zatrzymania także osób nazwijmy to postronnych, znaczy takich, które nie uczestniczyły w proteście. I to nie jest tylko sprawa tego obywatela Włoch, ale to jest także sprawa paru jeszcze innych osób, na przykład osoby, która szła ze sklepu i które obserwowały te zdarzenia. Ja nie przyjmuję do wiadomości takiej tezy, że w takich sytuacjach ofiary muszą być. Nie. Nie może być tak, że są zatrzymywane osoby kompletnie postronne, bez względu na to, czy są obywatelami polskimi, czy obywatelami innego państwa. Tak być nie może. Policjanci, co pokazują różne filmy, które można obejrzeć, jeśli pan minister Wąsik nie skrewiłby i byłby w tej części naszego posiedzenia, to bym mu pokazał, to bym mu przypomniał, skoro ogląda tak dużo relacji, te zdjęcia i te filmy, które pokazują, w jaki sposób chaotyczny, ale też brutalny zachowują się niektórzy policjanci. Pytałem o ich wiek, dlatego że to były osoby młode. To nie byli ci policjanci, którzy byli nie tylko przeszkoleni, ale też dobrze przygotowani do wykonywania swoich obowiązków i wiedzieli o tym, jak wykonywać swój mandat. Otóż wielu mówi o tym, że mieliśmy w Warszawie do czynienia ze swoistą łapanką. W pewnym momencie, i to bardzo precyzyjnie mówi o tym, że zdarzyło się to na Krakowskim Przedmieściu, mniej więcej pomiędzy wejściem do Uniwersytetu Warszawskiego a Kościołem Wizytek, że tam właśnie miały miejsce tego typu działania. I żeby skończyć, wiele osób podkreśla, że policjanci odmawiali udzielania informacji, gdzie znajdują się osoby zatrzymane, zarówno bliskim, jak i pełnomocnikom. Że odmawiano możliwości kontaktu z rodzinami albo z pełnomocnikami w drugą stronę, w momencie, kiedy zatrzymany o to występował. I także, że zdarzyło się tak, że około 11 godzin trwało ustalenie pełnej listy osób zatrzymanych, że dopiero około godziny 3 nad ranem jedna z naszych koleżanek posłanek otrzymała w końcu taką pełną listę osób zatrzymanych. Można powiedzieć, że przez te 11 godzin część osób to były osoby, które zniknęły. Obywatel nie może znikać. Nie może być tak, że nagle po zatrzymaniu znika z horyzontu, bo wtedy mogą się z nim dziać różne rzeczy. Nie działy się, na szczęście, tak? Ale nie można powtarzać tak, nie można
dopuścić do tego, żeby takie sytuacje się zdarzały. Osoby zatrzymane celowo wprowadzono w błąd, mówią niektórzy, twierdząc, że pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie i dlatego na piśmie też oczekuję od pani marszałek, oczekuję od pana komendanta głównego policji informacji o tym, jak było z wypełnianiem tego oczekiwania kontaktu z adwokatem, a czasem mówią o tym, że zakazywano korzystania z aparatu telefonicznego albo po prostu odbierano aparat telefoniczny, tak żeby uniemożliwić kontakt z otoczeniem. No to jak zatrzymany może powiadomić kogokolwiek o fakcie swojego zatrzymania, jeżeli nie ma w pamięci, a ma prawo nie mieć w pamięci numeru telefonu swojego pełnomocnika. To są sytuacje bardzo trudne, bardzo skomplikowane i powodem tych pytań, które stawiam w imieniu tych, którzy te pytania, którzy stawiają, którzy mówią o tych wątpliwościach na mediach internetowych, na mediach społecznościowych, jest jedna rzecz, mianowicie, żeby prawo było przestrzegane, a obywatel, żeby nigdy w Polsce nie był poszkodowany w wyniku bądź nieprofesjonalnych, bądź niezgodnych z prawem organów policyjnych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie senatorze. I proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego Czerwińskiego. Pani marszałek, Wysoka Izbo. No jak zawsze sprowokował mnie do wystąpienia pan senator Klich, zwracając się na początku do mnie. Spróbujemy na niektóre wątpliwości panu odpowiedzieć. Pierwsza uwaga, jeśli mówi pan, że wiceminister i komendant główny policji zreiterowali jakoby, jest to wysoce niesprawiedliwe i niezgodne z prawdą. I tak mieli anielską cierpliwość. Jeśli musieli 4 razy odpowiadać na to samo pytanie, dlaczego ci policjanci nie mieli plakietek? To ci, którzy o to pytali, nie po raz pierwszy, może nawet nie po raz drugi, ale trzeci i czwarty kompromitują Senat. Albo nie rozumieją odpowiedzi, albo gdzieś wychodzą z tej, przed tej kamerki, przed, no, w trakcie zdalnego uczestniczenia w obradach. Nie zauważają tych odpowiedzi. Nie wiem, jak to odkreślić. Na złość robią, żeby zmęczyć ministra i nas tutaj. Proszę, zdyscyplinujcie swoich senatorów. Mogą zadawać pytania, ale czemu 4 razy to samo? Panie senatorze Klich, ja muszę powiedzieć, że ja już nie mam żadnych, może nie też wątpliwości, ale i nadziei z panem związanych. Chcę przypomnieć, że pomiędzy pierwszą i drugą turą wyborów chcieliście państwo rozpętać tutaj wielką akcję pod tytułem Sprawdzamy, czy wybory odbywają się rzetelnie. Jak zapytałem, jaka jest pana podstawa głoszonych wtedy tutaj poglądów z tej mównicy? Facebook. Pan się stał niewolnikiem Facebooka. Toż gdzież są te protesty, o których pan mówił, złożone do Sądu Najwyższego, jedynego organu, który ma prawo to rozpatrywać. Nie Senat. Senat nie jest od rozpatrywania protestów wyborczych. Proszę. No dobrze, no to jest poziom senatora. Od rozpatrywania protestów wyborczych, tak? Panie senatorze, bardzo bym prosiła o niedyskutowanie z senatorem przemawiającym. Ja spokojnie wytrzymałem pana Pan tyradę. Senator będzie miał jeszcze 5 minut riposty. Pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów w trakcie mamy rozpatrywać, co się działo za granicą i ileż to tysięcy czy milionów protestów wyborczych. Przepraszam, nie przesadzajmy. Tysięcy protestów wyborczych było. Faktycznie ich nie było. Ludzie o tym pisali. Każdy ma prawo napisać. Ale czy to jest powaga Senatu, żeby się tym zajmować? I to jeszcze w takim trybie? Potem wasz pełnomocnik składa do Sądu Najwyższego protest, bo to formalnie był protest wyborczy, prośbę o nieuznanie, unieważnienie wyników wyborów. I on nawet nie przechodzi etapu wstępnego.
Panie senatorze, ja strasznie przepraszam, ale czy mógłby pan tak do rzeczy bardzo... To się da z potem z jedną, nazwałbym to, wątek sklecić. Na czym opiera swoje przypuszczenia, bo to inaczej nie można nazwać, na mailach. Sąd Najwyższy to w etapie wstępnym, formalnym odrzuca. Dlaczego? Bo tam są potrzebne dowody w tej Izbie. Nie rozmawiamy o dowodach. Tu nie ma postępowań sądowych, ale rozmawiamy o faktach. A nie, czy ktoś coś przeczytał na mailu. A pan dzisiaj właśnie przed chwilą nam tutaj zaprezentował, że pan czytał i na mediach społecznościowych. Na mediach społecznościowych są też takie koła dyskusyjne, które dyskutują o płaskości Ziemi. I też będziemy o tym dyskutować, bo to media społecznościowe to ujmują fakty. A fakt jest taki, to było przekazane w sposób bardzo jasny. Nie minął jeszcze termin zaskarżenia do sądu, który jest poza władzą wykonawczą, władzą odrębną. Nie minął jeszcze termin na możliwość zaskarżenia do sądu aktu zatrzymania. Może będą takie zaskarżenia. Mam nadzieję, że przynajmniej jedno będzie, bo wtedy zobaczymy, co się rzeczywiście działo. Dlaczego ja mam nie wierzyć urzędnikowi i przedstawicielowi władzy wykonawczej? Dlaczego on miałby kłamać tutaj przed Senatem? Z jego słów wynika, że nie było tego, o czym pan mówi, o czym pan doczytał na Facebooku i na mailu. Następne zarzuty. Nie chcę, czy to dokładnie zacytuję. Chaos w postępowaniu policji. No ja widziałem coś innego. Widziałem, że policja twardo stała, a nasi obywatele niestety ją opluwali i wyzywali. Jeśli to jest objawa chaosu, ale mówię, ja to obserwowałem, być może pan coś obserwował innego. Na mailu albo na Facebooku. Protokoły nad ranem. To będzie można zaskarżyć wszystko. Dowiemy się, jak było. Zatrzymano osoby postronne. Przed chwilą tutaj było wyjaśnienie co do jednej tej osoby postronnej. Co to przechodził i co? Z jednej dzielnicy przyjechał, żeby kupić butelkę mleka akurat na krakowskim przedmieściu. Przechodził z tragarzami, tak? Jak w słynnym kultowym filmie. Po co ta debata tak naprawdę jest? No tak jak za pierwszym razem. Tu nie chodzi o to, żeby cokolwiek udowodnić, żeby złapać zajączka. Chodzi o to, żeby gonić zajączka, wywierać w społeczeństwie, no może nie psychodzę, bo to za daleko powiedziane, ale przeświadczenie, że coś jest nie tak. Na szczęście ludzie mają własne oczy, widzą, co się tam działo. Widzą, kto był agresywny, kto wyzywał, jakich słów używał, kto skakał po samochodach, po radiowozie. To było widoczne. Już się tutaj nic nie da skręcić. Tu się faktami prasowymi tego nie przykryje, bo fakty każdy mógł zaobserwować. Obywatel nie może znikać. Piękne hasło, retoryka świetna. Eskalacja wystąpień. Być może tak, ale to z drugiej strony. Coraz bardziej rzeczywiście te wystąpienia eskalują. To się zaczęło od, proszę zauważyć, to samo środowisko, te same osoby wręcz. Zaczęto od atakowania symboli religijnych. Tego, co narodowi polskiemu jest najdroższe. To nie są tylko symbole religijne, to są symbole wręcz narodowe, nasze państwowe, bo ściśle nasza historia jest związana z religią katolicką. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, po prostu nie zna historii. Od tego się zaczęło, no dość takie, nazwałbym to, spolegliwe potraktowanie na początku, jako pewnej fanaberii, a trzeba było to od razu ścigać, dlatego ścigać, nie dlatego, żeby pokazywać imperium, władzę, tylko dlatego, żeby uchronić tych ludzi przed dalszą właśnie kroczeniem tą drogą. Bo dlaczego, jeśli ten sam człowiek najpierw przykrywa flagą tęczową i maseczką figurę Chrystusa Króla na krakowskim przedmieściu, a potem niszczy mienie i bije człowieka, to jaki będzie trzeci krok, gdyby go nie powstrzymać? No jaki będzie ten trzeci krok?
Wróci do obrazków na ścianach? Malowania? Panie senatorze, jeszcze minutę. Tak, czas na podsumowanie. Ja nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, jaki proces popieracie. W jakichś celach politycznych. Można w innym sposób, w innym miejscu zaangażować swój intelekt, swoją wolę, swój czas. No choćby po to, żeby sprawdzać nas, osoby rządzące, władzę wykonawczą, wskazywać błędy, podpowiadać lepsze rozwiązania. Państwo się angażujecie w złym miejscu, naprawdę. A angażowanie się w tym miejscu w obronę z góry straconych spraw, w obronę przestępców, mówmy wprost. I to jeszcze w trakcie, kiedy inne organy powinny wyjaśniać te sprawy, jest według mnie niedopuszczalne. To się, jak powiedziałem, nie zdarza po raz pierwszy. Po to te dwa przykłady były. Mówiliście o rozdziale władzy, o trójpodziale władzy. Świetnie. To dostawcie sądowi rozstrzygnięcie tych spraw. Jeśli się okaże, że to nie miała policja rację, ale te osoby, które w cudzysłowie pokojowo protestowały, skacząc po samochodach i wyzywając policjantów i plując na nich, ubliżając im, wrócimy do tego. Mamy jeszcze 3 lata. Ale nie róbcie tego w trakcie i nie próbujcie udowadniać społeczeństwu, że było inaczej niż widzieli na ekranie telewizora. Dziękuję, pani marszałek. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Ja z racji tego, że prowadzę obrady, nie będę występować, ale mam taką jednak odniesienie do tego, co pan senator powiedział. Mnie wydawało się, że pierwsi byli kibole i narodowcy, którzy race puszczali na marszach. Było to 700 akcji. I też policja nie reagowała tak, jak powinna. Czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Tak, no właśnie dlatego pytam, panie senatorze, czy pan skorzysta z tych 5 minut? To będzie krócej niż 5 minut. Chciałem zapewnić pana senatora Czerwińskiego, że gdyby to pan senator Czerwiński był tą osobą, którą tak traktuje policja, to też bym występował w pańskiej obronie. Gdyby pan był tą osobą, która jest atakowana przez młodego policjanta, co na tym filmie pan widzi, tak samo dobrze jak ja, to też bym na tej sali oczekiwał wyjaśnień od ministra spraw wewnętrznych oraz komendanta głównego policji. Gdyby pan był tą osobą, panie senatorze, tak potraktowaną jak ta dziewczyna, to też bym oczekiwał zaangażowania Rzecznika Praw Obywatelskich, bo po to jest Rzecznik Praw Obywatelskich, żeby praw każdego obywatela, i Czerwińskiego, i Klicha, i każdego obywatela, który nie jest w Senacie ani w Sejmie, bronić. I co do tych 3 rzeczy, składam panu solenne przyrzeczenie, żebym to zrobił, bo nie jest dla mnie ważne, jakie są ludzi poglądy, ale jest ważne to, żeby każdy obywatel w Polsce był traktowany równo. Żeby prawo znaczyło dla każdego to samo. Żeby sprawiedliwość znaczyła to samo dla każdego obywatela, bez względu na to, czy siedzi po tej, czy po tej stronie sali, czy w ogóle jest poza parlamentem, a zwłaszcza dla tych, którzy są poza parlamentem i którzy nie mają immunitetu senatorskiego czy poselskiego, tak jak my mamy. I dlatego pytanie senatora Bosackiego o to, czy są do naszych gości. Czy każdy obywatel jest traktowany równo, czy też różnie przez policję, jest pytaniem fundamentalnym, bo to jest pytanie o przyszłość demokratycznej i praworządnej Polski. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie senatorze.
Pani marszałek, mam nadzieję, że nie miała pani złudnej nadziei, że na tym się skończy. No nie, nie żartuję oczywiście. Ale jednak... Też nie będzie 5 minut. Okay. Tak. Obywatel Czerwiński w takiej sytuacji, mam nadzieję, nigdy w życiu się nie znajdzie. Też taką nadzieję mam. Dlaczego? Bo nigdy mu się jeszcze nie zdarzyło i pewnie się już nie zdarzy, nie w tym wieku, że będzie obrażał policjantów, wyzywał ich, pluł na nich. Jest takie stare powiedzenie, chcącemu nie dzieje się krzywda. Ci, którzy tam tak zachowywali się przeciwko tej policji, nie przyszli tam po to, żeby się przejść po krakowskim przedmieściu i zjeść lody. No niestety tak jest. Zaś co do równości traktowania, z pełną jakby atencją, zgadzam się z tym. Równość powinna obowiązywać wszystkich i wszędzie. Może inaczej, równość szans. Także na przykład w działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale jutro do tego dojdziemy. Jutro będzie to sprawozdanie. Jeszcze raz. Ja wiem, że ci młodzi ludzie realizują pewien scenariusz z tego środowiska. Ale dlaczego państwo, poważna partia polityczna, dajecie się w to wplątać? Dziękuję. Dziękuję. Pan senator Bogdan Borusewicz. Pani marszałek, szanowni państwo. No nie mogę przejść do porządku dziennego, słysząc takie sformułowania. Sformułowania, które jakby mówią, że jak policjant leje pałą, to dla dobra tego, który tą pałą dostaje. Panie senatorze, no to nie tak. Oczywiście policja powinna interweniować, przywracać porządek, ale nie można mówić, że stosowanie przymusu bezpośredniego różnego typu jest rzeczą dobrą dla tego, kto ten przymus doznaje. Co innego jest, czy zgodnie z prawem, czy nie, to oczywiście ja się zgadzam, że to można rozważyć. Ale tego typu tezy, które słyszę po prostu, są tak absurdalne, że wywołują konieczność tego, co chciałem powiedzieć. I jeszcze jedna kwestia. Czy w sytuacjach stosowania przymusu bezpośredniego, czyli tego jakby najgorszego środka w stosunku do obywatela, stosuje się równe zasady? Otóż ja mam tutaj poważne wątpliwości. Czy stosuje się takie same kryteria do tych, którzy ubierają szaliki swoich klubów i robią burdy i awantury? I nie tylko wyzwiska, nie tylko plucie, ale także agresję, skrajną agresję. Czy są się tak samo takie zasady do tych ludzi, którzy zakładają szaliki kolorowe, tęczowe? Ja mam tutaj wątpliwości. I stąd ta dyskusja. I dlatego na ten temat dyskutujemy. Przecież nie dyskutujemy na... Nie ustalamy, kto jest winny, a kto nie. Kto przekroczył prawo, a kto nie. To nie jest zasadniczy przedmiot tej dyskusji. Ale czy są wszyscy obywatele, którzy przekraczają prawo, traktowani tak samo, niezależnie od ich ideologii, albo od ich przekonań, które wyznają? To tylko tyle, pani marszałek.
Bardzo dziękuję. Czy można, pani marszałek, ja przepraszam, ale tryb jest sprostowania, bo to było ale do mnie. Ale jakie sprostowanie? Panie senatorze, nie wymieniłem jakiegokolwiek nazwiska. Specjalnie nie wymieniłem pańskiego nazwiska, więc... Ale powiedział pan fałsz, panie marszałku. Pan, nie było żadnego bicia pałą, no przepraszam. Tam metody, które były stosowane, były najbardziej łagodne z możliwych. Gdzież pan tam widział bicie pałką? No, co pan opowiada? Ja myślę, że już... Panie senatorze, ja mówiłem o różnych sytuacjach, gdzie pałki są, mogą być i są używane. Myślę, że pan uważa, że to jest myślowego. Dla dobra tego, który dostaje pałką, no to... To ja nie mogę z tego. Stoi i prowokuje. Panie senatorze, myślę, że to była jednak metafora i to dotyczyło zupełnie czego innego, a pan marszałek chciał na to zwrócić właśnie w taki sposób uwagę. Ja jeszcze raz pytam, czy ktoś jeszcze z państwa, kto już nie zabierał jeszcze głosu w dyskusji, chce zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Ja podsumowując, chciałam jeszcze raz poinformować, że przedstawiciel rządu zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. Pan komendant zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane przez senatorów Bogdana Borusewicza, Marcina Bosackiego, Bogdana Klicha i senatora Burego. I tyle. I także mnie, pani marszałek. I pan też, tak? Nie miałam zapisane oczywiście i pana senatora Jerzego Czerwińskiego. To znajdzie się w protokole i na pewno tego wtedy nie zapomnimy. I zamykam dyskusję. Pana sekretarza stanu nie ma, w związku z czym, ale dziękuję mu zaocznie za przedstawienie senatowi informacji.